Po komunikacie od Cyfronów zrobił się straszny harmider, straszny hałas. Wszyscy ludzie zaczęli się przekrzykiwać. Niektórzy zaczęli ewidentnie być przerażeni. A wy tak stoicie w tym wszystkim. Typ od gazety bardzo próbuje wydębić od was jakieś informacje. Jak się czujecie, będąc prześladowani przez Cyfronów? Czy boicie się o swoje życie? Czy sądzicie, że pani Julita Jasińska ma już jakieś kontakty z Cyfronami? A wiecie, my za niedużo kapselków możemy wam sprzedać częstotliwość, na której możecie się z nimi dogadać. Sorry, nie mamy kapselków. A to my wiemy, jak szybko zarobić. Jak chcecie, to możecie iść dla nas do dziury i dowiedzieć się o Cyfronach i my wam dobrze zapłacimy. Czy ty jesteś głąbem? Bardzo się obruszył na to stwierdzenie. Ojej, mieszkają nas Cyfroni, a ty nas wysyłasz do dziury, żebyśmy zarobili, gdzie mieszkają Cyfroni, tak? Ale oni chcą tylko ją, więc... ale oni nie wiedzą, jak wy wyglądacie, to was przybierzemy i zarobicie hajs. Znaczy przebrać możecie nas tak czy inaczej. No. To się troszkę wtopimy w miasteczko. Facet was jeszcze bardzo mocno zagaduje, ale przestaje, kiedy wyrasta za nim Archibald ze Straży Miejskiej, który kopie go bardzo mocno w tyłek. Facet, bo on kucał przed wami, siedzieliście na ławce, on się tylko przyturlał do przodu. Wstał, otrzepał się, rzucił mu takie bardzo niemiłe spojrzenie, ale takim, wiecie, ojejku, on mi zrobił źle, ale nie powiem nic, bo wiem, że on może mi zrobić dużo większą krzywdę. Mężczyzna poprawił poły munduru i tak, no, to wszystko jest bardzo niefortunne. Bardzo niefortunne, ale nie martwcie się, jakby oni nie odważą się wejść do miasteczka. Nic wam się tu nie stanie, dopóki będziecie tylko siedzieć w miasteczku. A kim oni w ogóle są? Tak. Skąd o nas wiedzą? No... Szczerze mówiąc, to niedawno jeszcze sądziliśmy, że są legendą. Ale to ja wam za wiele nie wyjaśnię, bo to nie jest moja sprawa. Ale za to szperacze. To właściwie, jeśli macie pytania, to powinniście się udać do nich, bo to są ludzie, którzy będą wam w stanie powiedzieć, kim właściwie są Cyfroni i czego oni mogą od was chcieć. To gdyby ktoś nam mógł wskazać drogę, kierunek. To tam siedzą trzech takich typków. Jeden ma taką wielką kurtkę skórzaną z takimi reflektorami. Ich bardzo łatwo zauważyć. Oni jakby... Tacy dosyć mocno opancerzeni, tacy dosyć mocno świecący. Mhm. Jak zobaczycie błyskawice w zębatce, to szperacze. Jak zobaczycie błyskawice w pile tarczowej, to uciekajcie. Czemu? A jak coś, bo to Cyfroni, jak coś, jakikolwiek oficer kadu, który chodzi po mieście, jeśli tylko będziecie potrzebować pomocy, to krzyczcie, oni wam pomogą. Pancerz? A nie, to się pojawią gryfy, ale to też jest dobry pomysł. To też jest dobry pomysł. Ja w tej chwili najmocniej państwa przepraszam, ale obowiązki wzywają. Tutaj muszę to ogarnąć, trochę to dałatajstwo. Tak? Bo ta informacja wzbudziła takie dosyć, no tutaj takie różne reakcje, prawda? I mówi pan, że my możemy sobie tak swobodnie po tym mieście chodzić i to nie będzie tak, że nagle ktoś sobie wymyśli, że w sumie to jest spoko opcja, żeby nas tam tym Cyfronom zaprowadzić i nas wyprowadzić, tak? Czy jak? Nikt bo... nie jest na tyle głupi, bo każdy wie, że jeśli się tylko spotka Cyfronów, to oni go odstrzelą. Nawet jeśli oni by obiecali was za was pieniądze, to nie skończy się tym, że ktoś was odprowadzi do dziury i dostanie swój worek kapsli. On dostanie worek kulek w łeb. To bo tego w tym ich komunikacie mi zabrakło. To może jestem spokojniejsza trochę. Proszę się nie martwić. Naprawdę, w miasteczku jesteście całkowicie bezpieczni. Czyli jesteśmy tutaj uwięzieni? Nie chciałbym tego w ten sposób ujmować, bo możecie wyjść. Oczywiście, że możecie wyjść. No, my wam nie zabronimy. Ale osobiście nie radzę wychodzić obecnie poza bramy miasteczka, ponieważ na pustkowych jest dosyć niebezpiecznie. A ja mam inne pytanie. Mhm.
Znajdziemy tu jakieś stare ciuchy, żeby tych się pozbyć, żeby bardziej się wtopić w otoczenie? Tak, wydaje mi się, że to nie powinno być problemem, ale to państwo pozwolą, że już zapytacie o to sędzinę, bo nie zajmuje się tym tutaj w mieście. Mężczyzna wam odsalutował i odszedł. To może się nie rozdzielajmy i pójdźmy do tych szperaczy najpierw, zanim sobie gdzie pójdę? Tak. Jeżeli tutaj jesteśmy bezpieczni, to przebieranie się na szybko nie jest aż tak ważne, jak zapytanie, co nam może grozić. Widzicie, że... Więc jeżeli nikt nas nie zatrzymuje, to ja tam się kieruję w stronę piorunków w Zębatce. Idę z nią. Jak cię brat, tam i ja. Dokładnie. Czyli idziecie do szperaczy. Do szperaczy. Znaleźć szperaczy, żeby z nimi pogadać. No, jakby pod wiatą, pod którą staliście, znaczy siedzieliście i była cała Rada Miejska, jest dużo ludzi. Zrobiło się ich nagle więcej, ponieważ wszyscy mieszkańcy, którzy nie słyszeli akurat w danym, nie byli dopuszczeni do uczestnictwa w Radzie Miejskiej, a zasada jest taka, im mniej osób, tym mniejsza szansa na kłótnie. Ale wiecie, jak już są dwie osoby, to można się kłócić, więc... więc osoby, które nie były dopuszczone, żeby brać udział w rozmowach, w tym momencie się dołączyły i już wszyscy się przekrzykują. Jak jeden mąż. Jeden napierdala na drugiego, krzyczą na siebie, oskarżają się. Pośród tego wszystkiego stoi trzech mężczyzn. Wszyscy mają na swoich strojach gdzieś umieszczone logo koła zębatego przełamanego z błyskawicą. Jeden z nich ma to na plecach, czarne. Jeden ma na czarnej skórzanej kurce olbrzymie białe logo. Trzeci ma na bluzie jakiejś takiej, wyglądającej na jakąś... Kiedyś chyba była sportowa, teraz jest stara. I wszyscy trzej mają również na plecach chyba swoje imiona wypisane. Ten w skórzanej kurce siedzi i najgłośniej się właściwie ze wszystkimi kłóci. Pozostali dwaj, czyli ten w sportowej bluzie i furażerce oraz ten w zielonym kombinezonie i furażerce, właściwie to tylko stoją i milczą. Gadamy z szefem czy z tą dwójką bardziej? Może najpierw z dwójką, jak tamten się odzywa do innych. To podchodzę. Mhm. Przebijacie się przez tłum. Przebijacie się przez ten tłum. Ludzie was, o dziwo, dosyć mocno ignorują, gdzie wcześniej byli bardzo zaangażowani, znaczy zaaferowani faktem, że przyszliście do miasteczka. No podeszliście. Ci dwaj mężczyźni nie zwrócili za bardzo na was uwagi, bo byli zbyt zajęci słuchaniem tego, kto właśnie wymyśla ich matki, że wydały ich na świat. Przepraszam. Obaj momentalnie obrócili na ciebie głowy i jeden patrzy na ciebie takim trochę znudzonym spojrzeniem, ten w tym stroju zielonym patrzy takim bardzo ostrym i przenikliwym spojrzeniem. I milczą. Chcielibyśmy zapytać o to, co chwilkę temu się tutaj stało. Czy są nam panowie w stanie powiedzieć, kim są ci cyfroni? Bo trochę nas nasze życie i zdrowie interesuje. Nie wiemy, co nam grozi i dlaczego. Mhm, mhm. Odezwał się ten mężczyzna w kostiumie. Ale nie będziemy rozmawiać tutaj, to... A gdzie? Pójdziecie z nami do naszego obozu. Tam będziemy mogli porozmawiać spokojnie, bez jakichś ciekawskich uszu. I bez tych cholernych pokurczów z gazety. O, to tak. To ten ci nam też nie przepadli do gustu. Oni nikomu nie przypadają do gustu, proszę się nie martwić. Także jak tutaj od razu skończy komuś tłumaczyć, że jest idiotą, to będziemy mogli iść. To może my poczekamy, żeby się nie zagubić gdzieś, gdzie nie powinniśmy być. O nie, zdecydowanie. Pilnujcie się
ludzi, których już kojarzycie mniej więcej z twarzy i szukajcie oznaczeń, które już znacie najlepiej, bo to będzie najbezpieczniejsze w tym momencie. Mężczyzna w ogóle wyciąga do ciebie rękę, zauważasz, że jest w rękawiczce i o dziwo nie zdejmuje jej do powitania. Aha. Wyciąga do ciebie rękę. Ja mu podaję dłoń, ściskam tak solidnie. Mhm. Miło mi poznać w ogóle Proxy. Bardzo jestem ciekawy, co państwo możecie nam powiedzieć o świecie przed wojną. Łucja Mazurek. Co tylko będzie trzeba, jesteśmy po to, żeby przekazywać tą wiedzę. Mhm. Mhm. Dobrze, to proszę poczekać, ja tu zaraz pośpieszę to całe przedstawienie. Pochylił się do mężczyzny, który siedział, popatał go w ramię, powiedział mu coś tylko na ucho i się wyprostował z powrotem. Mężczyzna siedzący obrócił się na was, popatrzył. Zobaczyliście, że no, z twarzy to taki bardzo przyjemną ma mordkę. Taki trochę zarośnięty, taki szpakowaty trochę na włosach, takie pućki ma. Popatrzył tak na was. Nie żuław. Ale pozdrawiam żuławie. Mężczyzna się tak popatrzył. Patrzył się na włosów. A idź pan kurwa w chuj z tym wszystkim. Wstał i zaczął iść. To idziemy za nim. Obaj się tak obejrzeli. No to chyba tu załatwione. To chyba możecie iść z nami. Mężczyzna, który wam się nie przedstawiał, poszedł pierwszy. A ten drugi czeka, aż wy zaczniecie iść, żeby zamknąć pochód. Nie ma problemu. Ja idę gdzieś tak na końcu. Mhm. Ja to za bratem. Cisza. Mhm. Ale Gęsiego tak idziemy, taką lokomotywę robimy. Tak, nie, za rączki się trzymamy. Pociąg. No niestety nikt nie ma tego węża, wiecie, do przedszkoli. Na spacery. No wiecie, postapo to nie rurki z krałem. No, ja rozumiem. Mężczyźni poprowadzili przez was przez miasteczko, które teraz już nie jest ciche w ogóle. Ludzie chodzą, rozmawiają. Co chwilę tylko wyłapujecie jakieś urywki rozmów, że przedwojenni wyszli z Volta i że cyfroni ich szukają i że znowu będzie jakaś chryja w miasteczku pewnie. A ja to słyszałem, że cukroni to nie jest prawdą, bo mama mnie nimi straszyła, jak byłem mały. Ty to kurwa stulpysk, matki nie miałeś, kurwa znaleźli cię w rynsztoku, weź nie pierdol. Jaki... Stary, jaki mit? Jaki mit? Ja słyszałem, że na nich to jest dobry cukier. Oni się kurwa cukru boją. Stary! Gdzie ty widziałeś cukier? My nie mamy cukru! Boże, nagadali ci jakiś pierdół. No nagadali ci jakiś pierdół, wiesz, że się ogarnił. I słyszycie takie rozmowy po drodze. Czy mogę kwiknąć? Tak, możesz kwiknąć. Przepraszam. Ale cukroni mnie zniszczyli. Tak. Dobrze, dalej. Doszliście do dosyć sporych umocnień na terenie miasteczka. Widzicie, że jest bardzo wysoki płot i jest brama, taka niemal wjazdowa. Pierwszy z tych mężczyzn podszedł, ten w skórzanej kurtce, wyciągnął coś z kieszeni, przyłożył i wy jesteście pewni, że to wam przypomina bardzo system identyfikacji, który mieliście w Wolcie, że wiecie, karty dostępu i żeby wejść trzeba przyłożyć kartę i wiecie, jak to w korpo, nie? Mhm. Przyłożył kartę, brama zrobiła pip, pip i zaczęła się otwierać. On stanął tak, wskazał wam tylko ręką. Mężczyzna, który szedł na przodzie, przeszedł przez bramę. To my za nim? Mhm. Wchodzicie na teren obozu szperaczy. Widzicie, że to jest takie... No struktura jest całkiem inna niż miejsce, w którym byliście i które było barem, a trochę jadłodajnią, a trochę z spelunką z rurą na scenie, bo tutaj nic takiego nie ma. Tu widzicie tak na około 20 ludzi, wszyscy w dosyć podobnych kolorach, wszędzie gdzieś widzicie te emblematy, które szperacze noszą. Widzicie, że tam praca bardzo mocno wre, widzicie, że jest... coś chyba na kształt warsztatu, gdzie jakichś dwóch, trzech mężczyzn siedzi przy czymś, co wygląda na komputer i coś nawet ten komputer wyświetla i nawet trochę do nich gada, bardzo takim zmechanizowanym głosem. Widzicie, że gdzieś dalej jest chyba jakaś stołówka,
Widzicie też, że mają jakieś dwa czy trzy łóżka w czymś na kształt lazaretu własnego. Mężczyzna was prowadzi dalej, tłumacząc, że usiądziemy w kantynie, to tam porozmawiamy na spokojnie już. Mężczyzna, który szedł przed wami, w ogóle widzicie, sobie poszedł na chwilę obecną. A Proxy, który zamykał pochód, poszedł do warsztatu. Czyli jesteśmy w kurtce skórzanej. Tak, dokładnie tak. Łucja Mazurek, miło mi, podaje rękę, bo jeszcze się nie poznawaliśmy. Mężczyzna patrzył, wytarł ręce w spodnie tylko. Radzu, miło mi poznać. Można by powiedzieć, że taki pełniący obowiązki obecnie. To zapraszam. Chodzimy. Zaprowadził was do kantyny. Usiedliście sobie. A może państwo coś zjedzą, napiją się? Mamy bimberek dobry. Tak. Bimberek? Tak. Komuś jeszcze bimberek? To może wszystkim? Dobrze, to ja zaraz narucham jakieś kubeczki tutaj. I zniknął. My mamy w naszym podstawowym ekwipunku takie rzeczy jak kubeczek? Możemy uznać, że macie kubeczki takie metalowe z uchem. To ja bym wyciągnęła swój. Nie, nie trzeba, my mamy. Tak, to ja robię to samo. No, to dobrze. No, to myślałam, że takie miękkie pizdy będziecie. I wyciąga taki po prostu wielki taki gąsiorek. On ma ze 2 litry. Takiego brudno-złotego płynu. I nalewa wam tak od serduszka. Sobie też nalał, bo wyciągnął skądś kubeczek. Przechylam. No ja też. Nie wąchacie, ja nic nie sprawdzacie. Lepiej nie wąchać. Jeżeli pachnie jak bimber, to piję. Jak to mówi przysłowie lekarskie, najbardziej gorzki lek najlepiej leczy, więc do przodu. Okej, okay, to osoby, które w ogóle nie wąchałbym, prosiła rzut na kondycję. Świetnie, super. Julita, ty upiłaś tylko troszeczkę, a Lucja powąchałaś, tak? Tak. Ty powąchałaś i on ci trochę... Czuć trochę smarem? Trochę takim paliwem? Ewidentnie. Julita, jak ty upiłaś, to poczułaś, że to ma taki trochę oleisty posmak i zajebiście pieczewy język. No, powiem tak, no nie byłabym dziewczyną z Białegostoku, gdybym nie wypiła tego, co mam w kubku, więc... Również poproszę w takim razie rzut na kondycję. Czy mogę sobie obniżyć dwa punkty szczęścia? Odjąć? Próbuję sobie przypomnieć, czy takie cechy też można obniżać. Też nie pamiętam. Ja chciałabym powiedzieć, że mi weszło. Dobrze, ale jakby weszło. Dobrze, to jak ci weszło, to wykrzywiło cię, poczułaś... Trochę byś się napiła gorącego oleju, bo czujesz ciągle ten posmak. Czujesz po prostu tak, jak się napijesz właśnie czegoś oleistego i to zostaje ci tak na gardle. Masz ten Rajczu cały mówi, posmak. Że można. Rajczu mówi, że można. Dzięki, Rajczu. To tak możesz. No to... A forsować można? No, można. Wydaje mi się, że można. Praktycznie wszystko, ale to możesz, dobrze. Wszystko możesz forsować poza szczęściem. I psy ten i pocztalnością. Tak. Ja patrzę na brata, czy jego tak samo wykrzywiło jak mnie, czy nie. Twojego brata troszkę bardziej, bo w pierwszej chwili jak połknął, to zrobił się lekko zielony i wyglądał, jakby miał zaraz zwrócić, ale wiesz, otrząsnął się, bo myślał, że nie jestem miękką pindą i on to jest z wojska. Gorsze rzeczy pił. Właśnie, mnie też tak trochę było takie, nie zwracaj, to może być ostatni alkohol w twoim życiu, więc odchylam głowę i leci dalej. 007, no. Lepiej. Przypominają ci się czasy z Białegostoku, kiedy mieszkałaś jeszcze z rodzicami i ojciec pędził różne dziwne rzeczy, dawał ci próbować, bo on twierdził, że on znajdzie tą nalewkę idealną. Tak. Która jest jak Klaudia soczek, ale czepie. Przypomniało się. Smakuje jak w domu. Z czego to robicie? A różnie. Ale głównie z ziemniaków. I ze smaru. Ze smaru.
zmarł. No i w Błocianie było coś takiego ciekawego, to uznaliśmy, że też przepędzimy. W czym? W czym? Najpierw musieliście chyba tego Błociana posmarować. Takie, nie, gdzie smarować Błociana? Kapsula, tam i pokazuję wam w, powiedzmy na lewo. Czy ktoś się wychyla? Ja się no, ja się wychylę. No to jak widzicie, na takiej widzicie kapsułę. Ławie. Widzicie coś, co wygląda jak kapsuła kosmiczna. Taka wiecie, ścięty dół, kilka ścianek i ścięta góra. I jest na niej napis Jan Paweł Bocian 12. Człowieku, Bocian to jest... Czekaj, czy to jest... To jest ta, tak, to chyba jest ta... ...zagrożenie? To wyście widzieli, jak to wystrzeliwali? O, tak. No, tak! Teraz skojarzyłem, dzięki Łucji. Nam się to udało 3 lata temu ściągnąć. Z orbity. Ale skąd? Macie taką technologię? To nie jest źle! Nie no... No tak, no wasze jutro to nasze wczoraj, moja droga. Mądre. Mogę jeszcze. O, przesuwam jej swój kubek, ja będę na to wypiję. Aha, Julita, ty nie pijesz. Tak. Nie, ja nie daję swój kubek. Czy jak już się przyzwyczailiśmy do tego smaku, można już normalnie to wali bez żadnych rzutów? Tak. No to... To świetnie. Dobrze, to może jak już jesteśmy delikatnie rozmiękczeni, to... Powiecie nam o tych cyfronach. O. A tak. Tak. To takie trochę skomplikowane jest. Diodak skradający. Nie, to nie Diodak tak rad. Proksy, chodź się pokaż na streamie, bo już o tobie mówiłam. Myślałem, że to Diodek się wyciągał z szafy. Nie, to nie Diodek. Nie, dzisiaj próbuje nam show skraść. Tak, ale Diodek kradnie totalnie show teraz. Przepraszam. Wracając. No cyfroni, no... Kojarzycie, jak tak powiedziałem przed chwilą, to, że wasze jutro to nasze wczoraj, nie? Tak. No, jak w świat dupła bomba, no to tak trochę ciężko było. Ciężko było. Ciężko o technologię, ciężko o rzeczy, ale jakby się, wiecie, jak wam się coś popsuje teraz, albo chcecie coś zbadać i nie wiecie, co to jest, albo potrzebujecie jakiejś porady technicznej, no to przychodzicie do nas. Jakby to nasze logo tutaj, to jest taki synonim technologii. Nie ma bardziej technicznych i zaawansowanych obecnie niż nasza frakcja. Okay. I ci cyfroni to tacy nasi jakby przeciwnicy. W sensie oni też chcą tej technologii, jakby wiecie, technologia daje władzę i jakby w obecnych czasach, gdzie niektórzy nie wiedzą jakby, którym struną stroną zaostrzonego kijka celować do przeciwnika, bo tak się zdarza. To wiecie, my jesteśmy tą ostoją, gdzie ta technologia przetrwała. Tak jak mówiłem, ściągnęliśmy kapsułę ratowniczą z orbity, nie? Mhm. My wiemy wszystko. Tylko my z reguły prosimy, żeby nam z nami się podzielić tą technologią albo wiedzą, no bo jakby dla większego dobra. A cyfroni nie pytają, cyfroni po prostu zabierają. Był taki niestety bardzo nieprzyjemny incydent, że znaleźli jakąś wioseczkę. Gdzieś tam słyszeli, że oni mają jakąś technologię przedwojenną. No i z 20 mieszkańców zostało minus jeden. Minus jeden? Tak, bo jakiegoś swojego chyba stracili, nie wiem, jakim dzikim sposobem. Tak. Oni nie pytają. Oni najpierw strzelają, a potem szabrują. Więc... A skąd oni mogli wiedzieć, że już jesteśmy wybudzeni na przykład?
A nie, oni mają swoich ludzi, oni siedzą w dziurze. Jeśli nie było tak, że ktoś od nich był gdzieś na jakimś wypadzie, na rekonesansie, to pewnie powiedział im to ktoś z sępów, albo powiedział im to jakiś Riders, albo jakiś dobra, inny debil. Dobra, dobra. Obudziliśmy się w krypcie. Mhm. Wyszliśmy na powierzchnię. Złapali nas Ridersi. Mhm. Ekipa z Oldtownu nam pomogła, uwolniła nas. Pojawiliśmy się tutaj. Jest zebranie i nagle słyszymy głos, że oni chcą Julitę. Skąd mogli wiedzieć o Julicie? No, jakby, wiecie, my byliśmy w tej krypcie waszej kiedyś. Któryś z naszych kiedyś był. Ale jak on nam wszedł, to już trochę nie było za bardzo co sprawdzać. Może oni zdobyli jakieś, nie wiem, zapiski? No bo co, wy tam pracowaliście? Trochę pracowaliśmy, trochę już mieszkaliśmy. No to pewnie było gdzieś zapisane, czym jesteście, czym się zajmujecie i tak dalej. Znaczy my byliśmy, powiedzmy, takim tajnym eksperymentem. O, to chyba nie za bardzo tajnym, jak wiedzą, jak się nazywacie. Znaczy wiedzą tylko o Julicie. Albo tylko mnie wymienili. Nie, a no, pamiętacie, pani, że... A kim pani jest, że właściwie... Julita? Ja? No? Inżynierem. Nie, no, wszystko jasne, czemu wiedzą, jak się nazywasz, no. Ty masz wiedzę o technologii. Jesteś bezcenna dla nich w tym momencie. Dla was też chyba, co? No. Tak, ale my nie będziemy zabijać. Jak pani Julita będzie chciała nam pomóc i się podzielić wiedzą, no to oczywiście z chęcią przyjmiemy. Jeśli nie, no to z bólem serca, ale uszanujemy decyzję. Nie będziemy nikogo odstrzeliwać. Jak jakieś zwierzęta. No. Nie jesteśmy z czeskiej. Bez przesady. Z tej ulicy, na którą mamy nie chodzić. A, nie tak, chodźcie, nie. Jak w Harrym Potterze, pamiętacie? Była tam taka ulica. Przekątna. No. Taka książka stara. Julita, słuchaj, a nie, pamiętasz ten, jak chodziliśmy po bunkrze, sprawdzając, co się stało, że mieliśmy takie wrażenie, że ktoś tam od nas był, bo jedna szafka była zamknięta? Ale uszczuplone były zapasy? Może. Tak, ale to Zofia mówiła o tym. To były moje medykamenty różne w szafeczce, ale no to wyglądało tak, jakby ktoś miał klucz, otworzył, zabrał, zamknął i poszedł. Ktoś, kto o nas wiedział, żyje i jest u nich i stąd tak dokładne informacje? Ale to musiałby być strasznie stary, nie? No. Znaczy, no tu mówili, że założyli to miasteczko ludzie, którzy obudzili się przed nami, którzy byli zamrożeni. Ale ci ludzie nie żyją, nikt ich tu nie zna. W sensie wszyscy o nich wiedzą, że byli, ale nikt ich nie zna. Więc może albo ktoś się wybudził w międzyczasie, no albo ktoś się dobrze, nie wiem, kryje na przykład. Wiecie, my tam... Jakby ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz ktoś był z miasteczka w tej krypcie. Ona już dawno była oszabrowana, tam już dawno nie było po co iść. No my spaliśmy sobie na poziomie minus. 43 lata. To długo. No chyba nie znam nikogo tak starego. No. Znaczy, mam 33 lata. No, ja też, ja się sobie... 43. Plus 43 od urodzin. No, byliśmy dobrze zamrożeni, nie postarzaliśmy się ani o dzień, nie przedenerwujcie nas. Panie, się ciągle chwalić, że mamy tyle lat i tak wyglądamy. Archibald jest stary, to nie, to znam kogoś starszego, to tak, to zwracam honor. Tam, no, to kogo starszego? A tak z ciekawości, gdzie tu można handlować? Wszędzie, a czym chcesz handlować? Fajki przedwojenne? Wszędzie? Ale tu uważam na rodziny, bo oni mają swoje fajki i nie wiem, czy no, będą się do końca... Przedwojenne. Oni mają rodzinne, no ale jakby nie lubią, jak ktoś im robi tak. Konkurencję. Ja to rozumiem, ale została mi ostatnia paczka, a nie mam kapli, a kapsle się zawsze przydadzą z tego, co zrozumiałem, to wasza waluta. Tak, tak. Znaczy, no jak takie przedwojenne, to możesz sobie zawołać nawet i 200-300 kapsli za to. No. Szocik u Alkusów to jest kapsel, więc... Tak dla porównania.
Także spokojnie, 200-300 kapsli więcej. Zobaczymy, zobaczysz, czy będzie popyt. Ale tych, co stać, to będzie popyt. Dobrze, to tak podsumowując, jeżeli nie ruszymy się z miasta, to nie musimy się martwić o to, że ktoś tutaj wpadnie i nas pod przymusem wyprowadzi, założy łańcuchy na szyję i każe zapierdzielać się za motorami. Nie, bo raczej bardzo małe. Nie, rajdersi nie mają jaj, żeby wpaść do miasteczka. Cyfronie nie mają jaj, Volchers wiedzą, że to jest bez sensu. No to dlaczego wystosowali takie ogłoszenie i to na całe miasteczko? I dlaczego wybuchła wtedy taka panika, skoro twierdzi się, że tak się nie dzieje? No bo oni nie wejdą do miasteczka, ale my musimy kiedyś z niego wyjść. Nikt nie powiedział, że za bramami jest bezpiecznie. My jesteśmy bezpiecznie, ale my musimy wszyscy wrócić do naszych domów. My tu, większość ludzi tu nie mieszka. My tu przyjechaliśmy na porę przybyszów parę dni temu. Posiedzimy jeszcze z tydzień, może półtorej, ale trzeba wracać. Jak wracać? Gdzie wracać? Nie możemy tutaj zostać, jak tu jest bezpiecznie. Nie, no wy możecie wrócić, ale zostanie garstka miejscowych. Nie wiem, no my wracamy głównie do Boat City, do Breslau, parę osób wraca. Znaczy, my nie mamy za bardzo nawet gdzie wrócić. Jeżeli rozumie pan naszą sytuację, przepraszam, to pan... No, możecie się zabrać z kimś od nas. W ogóle możecie się zabrać z kimś innym. Polski? Możliwe, że w Home jest jakaś stara mapa, gdzieś wisi, żebyście sobie zobaczyli. A jakaś aktualna coś? Nie, no to tam jest popisane miasta teraz. Okay. Jakby nie mamy obecnej. Po prostu przerobiliśmy taką starą, co znaleźliśmy kiedyś. A co z innymi państwami, jak Ameryka, Anglia? Nie no, przyjeżdżają jacyś tacy dziwni. Takie dzikusy trochę. Z północy chyba. Jakoś tak dziwnie mówią, ale idzie z nimi się dogadać nawet. Ale strasznie, strasznie specyficzni ludzie, strasznie. Nawet jak na nasze standardy. Więc... Ja bym ich unikał. Jak zobaczycie takie coś dziwnego z napisem Fintown, to tam nie idźcie. Oni mają strasznie dziwny alkohol i są, no są mocno dziwni. A już liczyłam na Finlandię. Ja nie wiem, skąd oni są, ale dziwni są. Strasznie. Ale nie taki alkohol był, dobry był. Cytrynowy w smaku. Jadą kiedyś cytrynę. Kwaśna, ale dobra. Ale dobra. Dobra. Ciekawa była, no. Także jak coś potrzebujcie, to szukajcie nas. Jakby, no. No i kat, nie? A, i uważajcie na zakon. Bo widziałem, że tam Remus trochę się pluł i chciał was palić, ale chciałbym powiedzieć, że to są spokojni ludzie. No i to są jebani fanatycy, więc nie. Ale jak coś... potrzebujemy nie ubrań. A to zaraz wam coś naruchamy, to spokojnie. Ale jakby was zakon zaczepiał, to krzyczcie szperacze i my wam coś tam ogarniemy. Także na spokojnie. I nie chodźcie na czeską. Ubrania. A przejdę się po ludziach, zobaczę, czy czegoś nie mają. Także posiedźcie tutaj, częstujcie się samogonem, przywiozłem mój robiony z domu, tatuś mnie nauczył, to wam coś przyniosę, to poczekajcie tutaj. Wstał, podreptał gdzieś tam w głąb obozu. Znowu zostaliście sami. Powiem wam, że ja się nadal czuję, jakbym obudziła się z błędem w Matrixie. Ja mam wrażenie, że się nie obudziliśmy, że... To jest sen. Ja w ogóle nie wiem, co my mamy zrobić. Jak wyjdziemy z miasteczka, to zaraz nas ktoś capnie. Jak nie ci na motorach, to ci od tej wiadomości. Jak zostaniemy tutaj, ile my tu zdziałamy? Przez tydzień możemy, nie wiem, popatrzeć, co oni tu mają i pomagać na bieżąco? Tutaj... Ale... Chyba nadal są jakieś skutki promieniowania, więc też nie pożyjemy jakoś szczególnie długo. To ja się czuję świetnie, także chociaż choroby mi nie wmawiaj, dobrze? Jesteś nie bądź podlasiak. Czasów.
Coś mi się trochę nie zgadza, w sensie mówią, że do miasta ci nie wejdą, bo się boją, bo nie mają jaj, już tak zacytuję, jakby okej, okay, ale nadal im może zależeć, żeby wrócić bezpiecznie do domu, więc nie wiemy, co się stanie za ten, z nami za ten tydzień, półtorej tygodnia, bo mogą chcieć nas przehandlować. Chyba to miasteczko jest po prostu neutralne, jak niegdyś tam Szwajcaria, więc no, jak wyjdziemy poza obręb, to będzie... Ale nawet nie chodzi o kwestię o nas, chodzi mi o to, co było powiedziane, że tamci od wiadomości nie ośmielą się wejść do miasta, ale tamci muszą wyjść. I co będzie, jak za tydzień oni będą chcieli wyjść? Mogą chcieć sobie zagwarantować bezpieczne wyjście. Ja cię może źle rozumiem. Ja się bardziej rozumiem z technologią niż z ludźmi, więc jak ktoś chce mi to jakoś inaczej objaśnić, to proszę bardzo. Znaczy, szpedacze nas, ciebie przynajmniej, raczej nie przehandlują, bo posiadasz tą wiedzę. No to równie dobrze Łucję i mnie nie przehandlują ci, co się tam interesują wyrobami chemicznymi. Ja tu jestem tylko niepotrzebny. Ale ty jesteś naszym przywódcą, my mamy ciebie słuchać. Teoretycznie. No właśnie. Znaczy, mi powiedziano, że tak. Zgachliśmy na Twitchu. Już nie. Okej, dziękuję. Ja nie do końca wiem, co my chcemy teraz zrobić. W sensie, no nie wiem, mamy rozłożyć, mieć wywalone na te groźby i rozłożyć warsztaciki i uczyć, jak robić leki, jak bandażować rany, jak zlutować dwa przewody, nie wiem, musztrę im Karol zrobił, nie mam pojęcia. Barter? My coś, oni coś? No, przydałoby się, żeby oni... Tylko, że oni jakby nam gwarantują opiekę tutaj. W sensie, to... powiedzieli, że mamy się nie martwić i tak dalej, jasne, nie? Tak, ale skoro oni tu przybywają co roku, tak? I są rozsiani po całej Polsce, to możemy się z nimi jakoś zabrać do któregoś z miast tych większych, tak? I mieć ochronę w przyszłości, a jednocześnie ich uczyć. Tylko z kim i gdzie? Też nie podoba mi się opcja rozdzielania się. Też bym nie chciał się rozdzielać, dlatego powiedziałem, że do jednego miasta. Tak, to wtedy musielibyśmy zobaczyć, czy te grupy, które się nami interesują, bo tutaj tak, mną się interesują ci szperacze, Łucją ci od alchemii, tak? Nie, chyba nie. Zofią ci medycy, więc jeżeli są jakieś grupy, które są z tych trzech frakcji w jednym mieście, to tak tam najlepiej byłoby pójść. Jak sobie tak dyskutujecie, w pewnej chwili wpada do was bardzo wysoka, szczupła dziewczyna z mega długimi, rudymi włosami i w przeciwieństwie do większości szperaczy ma na sobie czarną furażerkę z logiem też wyszytym na górze, w czarnym płaszczu i trzyma przed sobą takie naręcze po prostu szmat. Wygląda z tych szmatek. A to dla was, bo Radzu... O, dziękuję. Radzu mówił, że to dla was są ciuchy. Tak w ogóle to Kas jestem. Wciągnęła rękę i tak bardzo energicznie potrząsnęła tobie, Karol, dłoń. Ja trzymam to, co mi dała, nie? To tak średnio. Nie, to złapała cię za rękę i ci nią tak trzepie. Paczka. Fajne. To jak coś, jakbyście coś chcieli, tak będziecie krzyczeć Kas, to ja do was przybiegnę. A to powiem, to wow, to... Ale fajnie, Jezu, ja się cieszę, że was poznaliśmy. Jezu, a to jest fajne. Zajebiście. To jak coś, to się przybierzcie. Jakbyście chcieli coś jeść czy coś, to wołajcie. To zaraz ktoś coś ogarnie. Augustus może coś ogarnie. No, on ostatnio coś dobrego gotował. No, dobra. To wy się przybierzcie, a ja tam spadam. I odtuptała bardzo szybko. I widzicie tylko taki czarny płaszcz, który za nią robi. Mam wrażenie, że tu wszyscy ludzie są po jakiejś dawce ciągania kokainy albo czegoś innego na jakimś... Albo radioaktywności. Oni prawdopodobnie będą wszyscy umierać na chorobę popromienną.
Wystarczy im pocałuj kokainę. No bo oni się tak zachowują. Jakby po prostu cieszyli się życiem? No, no oni umierają radością. W naszym wieku to oni pewnie już umrą, więc... No dobra, Zosia, ja się tam gdzieś znajdę jakieś miejsce, żeby się przebrać. Zosia, jak chcesz, możesz sobie rzucić na medycynę, bo mówicie tam o tej chorobie popromiennej i tam dalej. Owszem, a może kostkę karną, bo masz dużo kostek karnych. Jak? Nie. Kurde. Ej, nie, ja chcę ratować. Ja mam władzę nad kostkami. No nie. No nie chciałaś, to 004. Pięknie, jestem z ciebie bardzo dumna. Widzisz, że ci wszyscy ludzie nie mają jakichś efektów choroby popromiennej. Wyglądają w miarę zdrowo, znaczy na tyle zdrowo, na ile zdrowo można wyglądać na bardzo ubogiej diecie, podczas kiedy się dużo pracuje fizycznie i jednak warunki okoliczne są dosyć mocno niesprzyjające, ale nie widzisz efektów choroby popromiennej, nie widzisz efektów żadnych mutacji, które mogłyby być spowodowane dużą ilością radioaktywnych czynników. A jakby nie patrzeć, wojna była 43 lata temu, to jeszcze te bomby, które spadły, one jeszcze wydzielają te niebezpieczne związki. Więc ewidentnie ci ludzie trzymają się całkiem zdrowo, jak na warunki, w których przyszło im żyć. To nie rozwiewa moich zastanowień, co dalej mamy zrobić. Ja szukam szmaty. Ale się gdzieś... Chce się gdzieś jest tak, żeby nie bardzo na widoku to się chce przebrać. Tak, możemy. Jak dostałam te ubrania. Przeglądacie stertę ciuchów, którą dostajecie od tej dziewczyny. I jest tam wszystko. Są tam jakieś spodnie, są tam jakieś koszule, jakieś t-shirty. Wszystko jest stare, połatane, ale względnie czyste. W sensie, spodnie, koszula, t-shirt, buty nic moje. Nic wam nie śmierdzi na przykład krwią albo gównem, za przeproszeniem. To już dużo. No to swoje te ciuchy, które miałem na sobie, pakuję do plecaka, a te zakładam na siebie, tam jakąś koszulkę, bluzę, spodnie. Ogólnie w ten sposób, co wam się uda znaleźć, tak? Dobrze, ubraliście się. Ja mordę po stapu, nie? Ja jako bazę raczej zostawiam swoje dżinsy i koszulę, ewentualnie na to zakładam jakąś taką śmieszną kurtkę. A my robiliśmy te. Kwestii zszytą z rękawów jeansowej kurtki, części skórzanej, jakoś tak to widzę. No, dokładnie także... Dokładnie tak to wygląda. Udało wam się przebrać. Ogólnie nie mieliście nigdy dziwniejszych ciuchów na sobie i czujecie się w nich trochę jak debile, bo jednak przywykliście do nieco innej mody, ale z drugiej strony ci wszyscy ludzie tak wyglądają. Wy się teraz po prostu nie wyróżniacie i nie macie żadnych emblematów. Ewidentnie postarali się, żebyście dostali ubrania bez błyskawicy z zębatką. Przebraliście się, siedzicie. Po chwili ponownie przyszedł ten mężczyzna, który wam się przedstawił jako Radzu. Tak patrzy. No to już teraz będziecie trochę mniej rzucać w oczy. Nie wiem, coś chcecie jeść? Nie, może pójdziemy do Homa na piwko, pogadacie z ludźmi. Tak, ale po drugie, gdzie tu może jakiś nocleg w razie czego znaleźć? Tak. A nie, to możecie spać u nas, możecie spać u Alkusów, ale tam nie polecam, tam jest strasznie głośno, bo tam Wiksa jest do nocy. My znajdziemy jakieś prycze dla was, mamy taki namiot duży. To ja chętnie skorzystam. Tu. Tak, byłoby cudownie. No to zaraz ogarniemy. Mężczyzna się rozejrze. Jas! Już chodź tutaj! Podszedł do was po chwili tak bardzo spokojnym krokiem mężczyzna, który był wtedy na tym spotkaniu. Ten, który wam się nie przedstawił. Patrzył tak, no, co tam radzę? Wiesz co, weź się ogarnij z chłopakami, cztery prycze, jakieś koce czy coś, bo będą spać u nas dzisiaj. No... Spoko, coś się narucha. A w ogólnym namiocie ich dać, czy gdzieś? Nie no, nie w ogólnym. Wiesz co, weź szpecy do ogólnego, a oddajmy im namiot jeden. I trzeba będzie mówić, żeby ktoś jeszcze tam miał oko na nich, jakąś wartę czy coś, bo kurwa te debile znowu.
No, spoko, spoko radzę. Dobra, to ogarniemy coś z chłopakami. Coś jeszcze? Nie, to już tyle, tylko wiesz. Jak coś to wiesz, mów, to jakby ktoś tam miał wąty, że mu kot zabierasz, to daj znać. No, spoko radzę, spoko. Dobra, będzie dobrze. No to na razie. Obrócił się napięcie i odszedł. Opel w gazie. No, to... Home? To home. Tak, tylko my pewnie nie będziemy mieli na to piwo, bo my jesteśmy bez kapselków. A nie, spoko, wy to macie wszystko w miasteczku za darmo. W barze. W Fatum mówiła. No tak, ale... Ale wiecie, ja wiem, że wy żyjecie w tych czasach, co tam pieniądze żeście mieli, nie? Takie prawdziwe. Ja no, wiem, że tam tak. Się wtedy wszystko... kilogram jest. Shiny. Potrzebujesz tego, czy mogę sobie wziąć? Sprawdzam, czy mam jeszcze jakieś w portfelu. Masz w portfelu. Dobra. To ja chcę mu dodać... Oj, zdech mi internet. Co mu chcesz dać? Bo mi zdech internet, przepraszam. Piątkę. Piątaka. Bo on dostał do mu dychę, tak? To tak, ja mu daję piątaka. Piątaka. No to już by fajki kupił. O, wow, dziękuję. O kurde, zajebiste. Schował do kieszeni. Ja wiem, że u was się wszystko za to płaciło. No u nas też się kupuje, ale... Nie oszukujmy się. Wy pamiętacie świat sprzed wojny. Ludzie wam będą stawiać wszystko. Czy to picie, czy jedzenie. Jak tylko im poopowiadacie historię. Autentycznie. Tutaj to jest po prostu na wagę złota. Okay. To umiemy. To umiemy. Znaczy ja tak średnio. Ja strzelać potrafię. Nie, pamiętam. A, właśnie. Zero strzelania w miasteczku, bo dronki są aktywne. Co jest aktywne? Biedronki. Dronki? Biedronki to były takie sklepy, to raczej chodzi o... Dronki. Zakon je biedronki, ale nie. No, takie działka automatyczne. Jak wykryją walkę i przemoc, to napierdalają, póki nie będziesz mięsem mielonym. A to jest takie duże sklepy, gdzie można było kupić mięso mielone, także... Dobra, jak będziemy szli do tego home'a, opowiesz nam trochę o mieście? No, mogę. Julika? Nic. No to chcecie iść teraz? Coś jeszcze chcecie? Nie, raczej byśmy poszli teraz. Znaczy, ja mam jeszcze takie pytanie, bo jak wchodzicie tutaj do obozu, to macie takie karty dostępu i można tu wejść i jak mamy u was spać, to mamy czekać, aż ktoś nas wpuści, jakbyśmy jednak sami wracali, czy jak ma to nie, wyglądać? Nie, nie będziecie wracać sami, no jakby... Jesteście zbyt cenni. Wiecie, okej, dobra, jakby nie oszukujmy się, cyfroni nie wejdą na miasteczka i nic nie zrobią raczej, bo jednak zbyt duża siła rażenia jest, ale... Już nie są debile? Wiecie, jest zakon, który chce was spalić? To, że Fatum nie pozwoliła Remusowi zabrać was z Rady Miejskiej, to nie znaczy, że was nie ściągną na Czeską i po prostu tam was nie spalą. Więc... A, to zakon mieszka na Czeskiej? Tak. Okej. Okay. A to wszystko wyjaśnia, to bardzo dużo wyjaśnia. To jebać zakon. Ale nie mów tego za głośno, bo jednak oni tacy wrażliwi... Jebać zakon! No, a poza tym my nie możemy tego mówić głośno, bo mamy porozumienia partyjnickie, więc wiecie, takie tam polityczne gówno, ale no to chodźcie, to chodźcie, idziemy do home'a na piwerko. Dobra, takie ciepłe. No, wyszliście, przeprowadził was przez obóz, ludzie się tam krzątają, niosą jakieś łóżka polowe, coś. Rozumiem ciepły bimber, ale ciepłe piwo to będzie trudne do przełknięcia, pomyślałam w duchu. Wyprowadził was z obozu, dwóch wartowników puściło was na bramie. No i miasteczko dalej żyje, już zrobiło się trochę ciszej. Słyszycie, że z głośników wokół miasta, w sensie, które są rozstawione na mieście takich dużych, słyszycie, że leci jakaś przyjemna muzyczka, słyszycie jakiś przyjemny głos, który mówi, że
Drodzy Oltaunowicze, dzisiaj jest niesamowity dzień podczas tej pory przybyszów. Udało się, że odwiedzili nas ludzie, którzy pamiętają świat przed wojną. Pamiętajcie, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie dla naszych gościach, żeby mieli miłe wspomnienia podczas pobytu na porze, w porze przybyszów w miasteczku. A teraz wywiad z uroczą panną Caro z Rotu 69. I słyszycie, że toczy się jakaś rozmowa w radiu. Mężczyzna was poprowadził przez miasteczko. Opisuje, no oto tam jest czeska, to tam nie wchodźcie. Mam to. Nie, nie. Stalkerzy stoją, więc oni... Kto? Kto stoi? Kto? Stalker, tak się nazywają. Dziwna nazwa, nie? Jakaś tak kurwa z rosyjskiego. Stalker raczej chodzi... Nie, to po angielsku. Wie pan, to znaczy osoba, która chodzi za inną osobą. Stalker było. Tak było. Mhm. Oni dziwni są. A co oni robią? Czym oni się zajmują? No ale pamiętacie stalkerów w internecie? Oni też byli dziwni, to może to ma sens. Tak, no, tak. Myślę, że my tacy trochę najemni. No wiecie, tutaj głównie raczej każdy o własny biznes dba. No, a tam, co jest takie duże i ładne, to tam flyingi siedzą. W ogóle nie uwierzycie, oni z jakichś przepaści... To tam się... Flamingi? Flying Caravans. Oni z w ogóle kiedyś to handlowali wodą, a teraz są najbardziej dziani na całym kurna pustkowiu. Tu absurd. Totalny absurd. No, a tam, jak widzicie, co tam dalej, to jest właśnie Fintown i tam są ci dziwni. Także średnio. Tam obok nich jest szarańcza. Jak ich zobaczycie, to jak krzykną chwała ojcu, to odpowiedzcie chwała ojcu i będzie okej. Okay. Tacy spoko są. Spoko. To ci z takimi ogonami z żółto-czernymi byli na... A tak, skrzydła, jak to rój, nie? Skrzydła mają. Bardzo spoko ludzie. Skrzydła mieli przezroczyste. Normalne zwierzę... Owady miały przezroczyste skrzydła. Nieważne. Tak dużo wiadomości do zapisywania. No. No. No, tam jeszcze dalej jest przystań. Oni są handlowcami, więc... Raczej nie będą się wami za bardzo interesować, bo ich to interesują dobra, a nie jakieś informacje. No, a tutaj to jest home. I tak wstanął, tak wystawił ręce przed siebie. Widzicie taki budynek murowany. Chyba z jakichś cegły albo pustaków. W opłakanym stanie na zewnątrz. Ten kot padł, szyb nie ma. Jest dosyć duży. Nie ma drzwi, są wybite. Nie ma też za bardzo framugi. Zdecydowanie tam były duże, przemysłowe, podwójne drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też odpowiadam, dzień dobry. Czy twój kot się ocierał o mikrofon? Tak. Owszem. Owszem. Jestem ciekawa, co było słychać. Szuruburu. Szuruburu, no. Okej. Przepraszam. Nad wejściem jest duży podświetlony napis HOME, czyli H-O-M-E. I zamiast O macie ten znaczek radioaktywny. Nie stój na komputerze, dziękuję. I... No mężczyzna, ze środka słyszycie, że jest gwar rozmów i również muzykę, którą słychać w radiu. No to zapraszam. Jak powiecie, że wy jesteście z tego Volta, to wam naleją za darmo. Dobrze. Ale nam nie wlali za darmo. No. Tutaj to spokojnie. Ale to na czeski. Tutaj to spokojnie. I po tym, jak to powiedział, słyszycie, jak banda chyba jakichś trzech typków naskoczyło na trzech innych typków i zaczynają sobie wygrażać, że spuszczą sobie nawzajem w pierdol i oddawać kurwa kapsle. Mężczyzna na razu tylko tak popatrzył. A nie, spoko, nie przejmujcie się. To jakiś gówniar, jakaś gównażeria się rozpierdala po mieście. Nie przejmujcie się, nie, serio, zapraszam. To wchodzę. Tak, nie trzeba dwa razy powtarzać. Dobrze.
Wchodzimy, rozglądamy się za jakimś wolnym miejscem. Jest jakiś stolik gdzieś niedaleko środka. Jest duży stolik, bardzo dużo ludzi, jest gwar. Przepraszam, jest gwar, gwarno, jest głośno. Ktoś coś śpiewa, ktoś gdzieś tańczy na jakimś stole. No, na takiej imprezie jeszcze nie byliście. Jest też długi bar. Na takiej imprezie dawno nie byliśmy. To też prawda. Jest długi bar, za którym stoi kilka osób i nalewa coś. I bym poprosiła was o rzut na spostrzegawczość. Bez kości? Na razie bez kości. Ja będę forsować, bo to jest pech. O. Ja mam... Pecha nie można forsować. 0-0-1. Ja czekaj. Ja mam 0-0-6. Klaudia, masz znak starszych boków. Nie masz pecha, kochanie. O, dobry szatan. On wiedział, że jak ktoś coś rzuci na sesji, to będę ja. Więc nie masz, kochanie. Pecha po prostu ci nie weszło. Cieszę się. Jak pozostali? Mi weszło normalnie. Cudownie. Zofio? 0,06, więc 1/5. Dobrze. Więc Lucja, tobie się nie rzuca nic ciekawego w oczy. Julita, ty zauważysz osoby, z którymi rozmawialiście wcześniej, czyli widzisz Fatum, widzisz tego dziwnego mężczyznę, do którego zwróciła się jako Weasel. Widzicie też pozostałych ludzi z różnych frakcji, widzicie te loga, które już powoli zaczynacie kojarzyć. Widzicie, którzy to są gryfy. Zofia, Karol, wy zauważyliście też tych ludzi mniej więcej, ale zauważyliście też dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz to rzuciła wam się w oczy ta mapa Polski, o której mówił Radzu. A druga rzecz to zaraz za barem wisi takie ciekawe coś, co jest blueprintem. I na tym blueprincie, takim już trochę starym i styranym, ale nadal dosyć czytelnym, jest napisane schemat krypta numer 13. Wow. Gdzież to chyba... Czy na tamten schemat... Nie, w sumie to tak masz krypto. Dobra, nieważne. To... Nie, no pytaj. To są bliski za barem. Mhm. Julita i Lucja. To jest blueprint naszej krypty. Przyglądam się. Smacznie spaliśmy. Jak się przyglądacie, to widzicie, że jest ładnie opisane. Jest poziom numer 1, poziom 0, poziom minus 1, poziom minus 2, poziom minus 3 oraz poziom minus 5. Czy my wiedzieliśmy o poziomie minus 5, pracując tam? Nope. O, proszę. Aha, czyli było coś bardziej tajnego niż my chyba tam. Może to jest powód, dla którego się obudziliśmy? Że ktoś się jeszcze obudził? Że coś tam było, co nas... Musimy to obudzić, ale... Widzicie na tym poziomie minus 5, jak jest pokazane na blueprincie? No nie. Pytam się, co z nami przyszedł. Czy był na tym, byli na tym poziomie minus 5? Ale oni nie byli nawet na minus 3. Nie widzicie, co tu jest napisane, prawda? Czy nie rozumiecie tego? Tych znaczki wam nic nie mówią. Nie, no nam mówią, ale jakby, wiecie, no nie byliśmy w stanie się dostać na ten poziom minus 3. Minus 5 to uznaliśmy, że w ogóle to jest po prostu błąd. Poczekaj. Nie byliście się w stanie dostać na minus 3, jak jechała tam winda i prowadziła tam klatka schodowa. Ale winda się naciskała tylko z naszej perspektywy, pamiętasz? W sensie nie działała nam winda, a jak chcieliśmy otworzyć drzwi, to... Oni nie mieli karty chyba do tej windy, bo mieliśmy kartę. Tak, dobra. Julita, a nie możesz zerknąć, że tak powiem, bliżej na te plany? Może tam będzie coś napisane, jak się na przykład na tą minus piątkę dostać? Znaczy, ja bym chętnie przyjrzała się, czy tam na tym dym jest jakiś, wiesz, bo jak są schody, to też mogą być narysowane, czy coś, tylko no nie wiem, czy mnie tam wpuszczą. Za bar? No, musicie nie... próbować. Karol. Czy koleżanka może tam sobie... Karol jest od takich spraw nie widzi. Okej, dobrze. Okej. Dobra. To podchodzę do baru. Chyba. No, podeszła, widzisz, że stoi za nim taka bardzo drobna dziewczyna, niziutka. No.
z jakimiś malunkami na twarzy i wyciera coś, jakąś brudną szmatą. No. Brudną szklankę. Sprawa jest, słuchaj. Jesteśmy przedwojenni. Nie, każdy wie, kim jesteście. I piwa? No to za sekundę. Jest sprawa, da się zobaczyć to, co wisi za tobą? No... No ja wam tego nie ściągnę. No ja to bym ściągnął. No co ja z tego będę miała? Patrzę, co mam w plecaku. No powiedz mi, co masz w plecaku. Słuchaj, taśmę masz. Tak, cztery. On wziął papier toaletowy, tak. No. Wziąłem. Cztery rolki były. Tak. Tak. Ale tego raczej nie jadam, bo to skarb. Co jeszcze mogę mieć w plecaku? Fajki na pewno? Jakieś tak. Żarcie przedwojenne? Takie wiesz, konserwety? Tak, masz racje żywnościowe, tak. Batoniki z proteinami. Batoniki z proteinami. Dobra, to jeden batonik. Okej, okay, dobra, bierz. Dziewczyna, wiesz, cap to do kieszeni. Ja nic nie widziałam, właśnie. To zdejmuję. Zdejmujesz ten blueprint. On był w ogóle na gwoździkach wbit w ścianę. On nie był za żadną szybą, wiecie, tak chamsko. Gwoździe w miejscach, gdzie się dało ją wbić. I jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. Jak zdejmujesz blueprinta, to chciałbym podejść do mapy Polski. I tam dziewczyna ma dać blueprinta, a ja podchodzę do mapy. Dobrze, wy dostałyście blueprinta. Julita, na co ty mi możesz rzucić, żeby przeczytać tego blueprinta? Czekaj, muszę sobie spojrzeć na kartę postaci, jak wy macie umiejętności. Ej, no to ja na chwilkę zniknę, ale co, już teraz was słyszę. Dobrze. Na inżynierię. Bym poprosiła w takim razie. Mogę sobie wziąć kostkę bonusową? Tak. ...47 i to jest na normalne. Pięknie. Bez problemu czytasz te blueprinty. Faktycznie są wszystkie trzy poziomy opisane, na których wy byliście. Jest faktycznie poziom numer 5, minus 5 opisany, który jest bardzo podobny do waszego poziomu, czyli jest korytarz, jedna duża komora, nie jest opisana niczym. I wejście do niej jest bardzo ciekawe, bo trzeba, najwyraźniej nie ma żadnej klatki schodowej, ale jest maleńki dopisek, że wystarczy nacisnąć odpowiednią kombinację klawiszy w windzie. Oczywiście tej kombinacji tam nie ma. Rzuć sobie na szczęście. Na połowę. Bym chciała. Ja mam szczęście. Okej. Okay. Stawiam, że minus 2 i minus 3, albo minus 1, minus 2 i znowu minus 2. 21 na 58. No to weszło ci. No to masz, że 3, 1, 1, 3. Notujesz? Czekaj, 3, 1, 1, 3, no. 2 i 1. To ja wiem już, jak się dostać na minus 5. Czy Karol do nas wrócił, czy patrzy na mapę? Nie, Karol dalej patrzy na mapę. Karol, podszedłeś do tej mapy. No widzisz, że to jest taka stara mapa geograficzna Polski, jaka była w szkołach. Taka już duża. Widzisz, że jest strasznie brudna. Strasznie popisana i widzisz, że po prostu jakby jakimś węglem albo markerem są podopisywane nazwy miast do miast, które ty kojarzysz. I tak jak mówiłam, na miejscu Warszawy jest wpisany krater stołeczny, na miejscu Poznania jest Posen, na miejscu Wrocławia jest Breslau, masz wpisane Boat City, Tree City i różne takie inne dziwne nazwy. No to podchodzę do dziewczyn. Julita znalazła chyba wejście do tej krypty. No wiem, jak bardzo nierozsądne z naszej strony będzie pójście z powrotem tam i sprawdzenie poziomu minus 5.
biorąc pod uwagę, że wiadomości było, żeby tam się nie zbliżać, bo będzie odstrzał, to dość niebezpieczne i nierozsądne. Pytanie tylko, jak bardzo jest tu gra warta świeczki? Na zasadzie, bo spójrzcie tutaj, tutaj jest sama pusta komora na poziomie 5 i nie ma tutaj nic opisane. I dobrze pamiętam, Aine, że na naszym jest tak samo? Tak. I spójrzcie, że na naszym poziomie też nie jest nic opisane, a no byliśmy tam my. No właśnie, czyli tam mogą być jeszcze jedni, przedwojenni, jak to tutaj mówią. Albo jakaś technologia, albo jakieś inne rzeczy. Po prostu informacje na przykład. Jest duży z nami ten szperacz, co był? Bo nie pamiętam po prostu jego imienia. Jako, wiesz? A, dobra. Jest tutaj? Stoi przy barze. Chodzę do niego. Dalibyście radę z nami wyruszyć do tego wałtu? Ale po co tam nic nie ma? Poza tym przecież... Jest. Julita... Że... Dobra, daj mi powiedzieć. Julita dowiedziała się, jak wejść na poziom minus 5. Jakie minus 5, jak wy jesteście na trzecim? Chodź. Partyzantka za barem przemyka. Tak. Niech sobie rzuci na skradanie. Na ukrywanie ale... się. No. To biorę go do tego blueprinta i pokazuję mu, że tu jest poziom minus 5. Julita wie, jak do niego wejść. No, spoko. Odpowiednia konfiguracja na windzie. Aha, spoko, ale wiecie, nadal 50 metrów i każdy zostanie odstrzelony. Oni mają dobrych strzelców. Ja nie będę ryzykował moich ludzi, sorry, ale jakby... Jasne. A jakbyśmy się jakoś pozbyli tego problemu? Którego? Cyfronów, czy tam cyconów, czy jak wy tam na nich mówicie. Jak powiedziałeś cyfronów, to wokół was zrobiła się taka trochę przycichły głosy, nie? Teraz tak patrzę, kurwa, głośniej, bo bar nie słyszały całe. No ale jak wy chcecie się ich pozbyć, co chcecie iść kurwa do dziury, ich odstrzelić? A my myśleliście o tym? No właśnie. Zrzucę to na karb tego, że wy tak nie za bardzo wiecie, co tu się dzieje. No, trochę nie wiemy. Ale nie da się iść do dziury i ich odstrzelić. Bo ciężko jest czasem dotrzeć do dziury. Okej. Oni resztę odstrzelą. Oni ludzi odstrzelą. Oni mają opłaconych też swoich ludzi. Ale moich ludzi to oni wezmą i przysłuchają tak, że oni nie będą wiedzieli, jak oni się nazywają. To są psychopaci. Oni strzelają do wszystkiego, co się rusza. A potem zadają pytania. A pierwsze Dobra. Pytanie, gdzie jest kurwa twoja technologia? Jak wy wyjeżdżacie stąd, nie? No. To oni tu dalej mieszkają? Nie wiem. Czy też jak co roku wy macie zjazd tych spoko, dobrych ludzi, a tutaj za rogiem zlot tych złych? Nie wiem. Bez sensu. Dobrze, to może już odpuśćmy temat wychodzenia gdziekolwiek i z czymkolwiek. Może pocieszmy się tym, że żyjemy, że przygarnęli nas ludzie, którzy nie chcą zrobić nam krzywdy, a się nami opiekują i wasze zdrowie za to. Gdybym miała coś w ręku, to bym pewnie za to wypiła. A tą kwestię piątego piętra sobie na razie odpuścimy, dobrze? I pokazuję brwiami i oczami, że później pogadamy, nie będziemy tutaj ich denerwować w tym momencie. Mhm. No, widzicie, że mężczyzna, który z wami rozbawił razu, jest taki... No, trochę wam w tej chwili niechętny po tym, jak wyskoczyliście, że... Ej, nie no, chodźmy tam, spójrzmy w pierdol. No dobra, ale okej, okay, to...
Od razu wam mówię, jak chcecie iść do dziury, feel free. Ale ja wam niestety ludzi na to nie dam i nie wiem, czy ktokolwiek będzie miał odwagę wyjść zbrojnie przeciwko mieszkańcom dziury. Okej. To jest ewidentnie, kurwa, zbyt totalnie ryzykowne na to. Tak samo jak w tej chwili pójście do Volta. Jeśli tam było coś cennego, trudno, może nam się kiedyś to uda zdobyć, może zdobędziemy to od nich. Oni możliwe, że nie wiedzą, jak się tam dostać, więc jest szansa, że oni tego nie zdobędą. Ale wiecie... Albo jest też tak, że to coś, co mieszkało na piątym piętrze... uwolniło się, ale cyfroni to zgarnęli. Bo i tak mogło być. No, mogło nawet się nie uwalniać, tylko tam mogło być po prostu jakaś technologia, cokolwiek. Nieważne. Jakby... No spoko, ciekawi mnie to, co tam się dzieje na tym piątym piętrze, nie powiem, no ale... Wiecie, jak cyfroni mówią, że będą strzelać, to oni będą strzelać i oni strzelają w plecy. Także to jest... O, jeśli oni tam się nie wiedzą, jak się dostać, to ja kurwa śpię spokojnie. Okej. A stawiam, że nie wiedzą, więc... Autentycznie, rada z dobroci mojego serca. No jest to. Siedźcie na dupie, nie wychylajcie się za miasto. Będzie dobrze, naprawdę. Jak się pora przybyszów skończy, pójdziecie gdzie chcecie i w którą stronę chcecie. Właśnie, ciężko nam będzie pójść, skoro oni tam będą, kumasz? Nie no, ale pójdziecie po prostu w innym kierunku. Ale będziemy musieli wyjść z tego miasta. Ale wyjdziecie w otoczeniu karawan i tak dalej, więc tu już trochę... A do karawan nie strzelają? No, raczej jest szansa, że może uda nam się was jakoś przemycić. Nie wiem, będziemy się tym martwić w przyszłości, wiecie. Pora przybyszów kończy się za półtorej tygodnia, może mniej więcej. Jeszcze jakieś 10 dni tu będziemy. Okej. Coś wymyślimy. Mam pytanie takie ponad stołem trochę. Czy na tym nagraniu był jakiś termin, kiedy my się tam mamy stawić nieodwołalnie z Julią? Nie. Okej. Okay. No w domyśle jak najszybciej, nie? Tak, oczywiście jak najszybciej. To jest ulubiony termin. Na wczoraj. ASAP. Czyli ASAP, to by było pięknie. Wcale nie notuję. Dobra, to jedę po 4 te ciepłe piwa. A wiesz co, wezmę 5 jeszcze dla Radza. Dobrze, dostajesz 5 ciepłych piw. Znaczy ciepłych. No takich, wiesz, letnich, nie? No. W temperaturze pokojowej. Mhm. Dzień dobry, panie Korcie. Przypominam, jest... lipiec, tak? Wy mieliście informację, że się obudziliście w lipcu. Jest ciepło. Jest cieplutko. Klaudia. Mogło być gorzej, mógł to być dwudniowy, ciepły, wygazowany browar. O, Old Town. Chyba i tak go wypiła. Siedzicie przy tym piwie. Stawiam. Ludzie was ewidentnie zagłodują, chcą posłuchać waszych historii. Pytają się, jaki był świat. Czy to prawda, że było tak zielono i że wszędzie rosły drzewa? A to prawda, że było jedzenie i ono było różne, bo nam się czasem udało zdobyć takie, wiecie, konserwy, to było spoko, ale w ogóle, a to podobno tam wtedy wszyscy umieli pisać i czytać też. Mhm. O, wow. Ja pokazuję mój notatniczek, no, to się przydaje. Wiesz, niektórzy nawet cię rozczytują, ale jest ich bardzo mało. Tam są głównie imiona, więc... Mhm. Czy my tam w tych swoich plecakach możemy mieć jakiś powiedzmy album ze zdjęciami na zasadzie jakichś naszych takich pamiątek czy czegoś? Uznajmy, że pozwoliły wam wziąć kilka zdjęć jakichś na pamiątkę rodzinnych. No. Albo podręczniki do klasy pierwszej podstawowej? Nie. Amiga? Amiga nie. Amiga nie po laptopie. Nie po laptopie! To ja, jak oni tak wypadam, to wtedy pokazuję im takie zdjęcia, bo wiesz, jakieś mogło się
być zrobione gdzieś na jakimś połacie zieleni. Nie wiem, z komu czy z czegoś. No są bardzo... Nie mogą mieć zdjęcia jakiegoś samochodu ojca. Dobrze, opowiadacie im o tym wszystkim. Po prostu słuchają was niektórzy na zasadzie... Większość tych ludzi nie pamięta świata przed wojną. Jedyny, który jakby powiedział i o którym wam było wiadomo, to jest ten dowódca Kadu, nie? Spędziliście sobie tak wieczór. A właśnie, czy chcecie jakieś deklaracje zrobić? Chciałabym przyjść do następnego dnia. Znaczy ja bym musiała jeszcze powiedzieć temu, jak mi tam było? Radzu. Tak, właśnie, że ja bardzo chętnie mogę się przyjrzeć ich technologii i coś tam im podpowiedzieć, jakby to nie jest problem. Bardzo się ucieszył, stwierdził, że jutro po prostu warsztat stoi dla ciebie otworem i cokolwiek potrzebujesz, to ci dadzą i w ogóle to jest bardzo, bardzo jest mu, bardzo się cieszy, że podzielisz się wiedzą. Bo to jest po prostu rewelacja, jakby, nie? To jest niesamowite. Co innego jest zdobyć tą technologię, a co innego jednak jest poznać kogoś, kto ją ogarnia? Jeżeli chodzi o deklarację, to mam tylko taką, że opowiadam właśnie jakieś takie różne historyjki, już nie przestałam z alkoholem, bo i tak zeszłam w dół procentowo, to tak się nie robi, to niezdrowo. I staram się nawet po pijaku nie iść na czeską. Dobrze. Widzicie, że Radzu, który siedzi z wami, nie pije za wiele. W niedługim czasie pojawili się również szparacze w waszym towarzystwie, więc w każdym momencie, kiedy któryś z was odchodzi od stolika, to jakby mają was na oku. Czy przypadkiem nie chcecie nic głupiego odpierdolić? Albo czy właśnie jakby ktoś się też koło was za bardzo nie kręci? Jestem bardzo wdzięczna za taką opiekę. No. Ja chciałam powiedzieć, że Julita mało pije i w ogóle na tyle, jak ją ktoś zapyta, to opowiada i faktycznie pokazuje te wszystkie zdjęcia i rzeczy, ale sama nie wychodzi z jakimś do tego, co są kwestie. Zosiu. Też tak robię. Dobrze. Ja opowiadam, ale najmniej i tylko w dużej mierze przytakuję im na to, co mówią. Dobrze. Okej, okay, dobra. Groszka taki wujas. No, tak było. Tak. Kiedyś to młody było. Jesteś, świata nie znasz. Dobrze, ja bym chciała w tym momencie zadysponować jakieś 10 minut przerwy. Popiliście, pojedliście, poszliście spać do obozu szperaczy. Czy ktoś chce zadeklarować, że się narżnął jak świnia? O, wszyscy jak grzecznie. Po prostu. Jak nie Old Town. Zostaliście odprowadzeni przez Radza i szperaczy do obozu. Zostaliście grzecznie położeni w spanko. Poszliście w spanko. Budzicie się. Słyszycie z radia, które jest gdzieś w obozie, dobiegające: dzień dobry, Old Town. Witajcie w ten gorący kolejny dzień pory przybyszów. Mam nadzieję, że będzie dla was równie miły jak poprzedni. I jakieś reklamy. Usłyszeliście słowa, które brzmią bryza na jajca i zastanawiacie się, wytyfy? Słyszycie jakieś ogłoszenia, że ktoś się ogłasza, że szuka pomocy, szuka specjalistów. Szuka swojego fafika, taki nieduży był, taki ciapkowaty. Reagował na mnie fafik. Ojej. Tak, Karol? Czy jest tu jakiś szperacz w pobliżu? Ktoś, coś? Kręcą się. Podchodzę do jednego i pytam się, o co chodzi z bryzą na jajca? Facet się tak na ciebie popatrzył. No bo wiesz. Są lachony. Jak chcesz wyrwać lachona, tak, no to, tak wiesz, trzeba się postarać. No to, żeby ci jajca nie waliły, to używasz bryz na jajca. Podobno działa, nie używałem, ale... Odchodzę. Dobra rzecz. Dzięki. Spoko. No, budziliście się, jesteście głodni. Która was słucha?
To chyba nie było najrozsądniejsze, pić alkohol, biorąc pod uwagę, że nie ma dostępu do wody. Ja mam jeszcze moją rację z plecaczka, to sobie tak, łyczka robię drugiego, jednego. Dobrze. Będę to oszczędzać jak największy skarb. Dobry pomysł. Krzątacie się, jak rozumiem, tam gdzieś wokół, tak? Tak? Kręcicie się. Siebie. Zastanawiam się, co zrobić w tym świecie. Jak się tak ogarniacie, to podchodzi do was Proxy, który z wami szedł. Dobry, widzę, że już wstaliście. Mam nadzieję, że dobrze się spało. Spałeś tak. Dobrze, ale wiadomość... 43 lata. Tak. Ale wiadomość bryza na jajca mnie tak zdziwiła. Znaczy musiałem dowiedzieć, co to. Dowiedziałeś się? Tak. Podzielisz się? Nie chcesz. Graj mi. Dobrze. A więc według tego kolesia, jak chcesz wyrwać lachonek, jak to on powiedział, to pryskasz się bryzą na jajca i lachon jest twój. Podobno działa. Czyli to jest taki tutejszy aks, tak? Tak, wychodzi na to, że albo tak. Old Spice. Ale tu nie ma konia, tam było siedzę na koniu. O, może jak znajdą Fafika, to na czymś usiądą. Wiecie, co jest smutne, że ja się obudziłam i to nie jest sen. Znaczy, mogłyśmy się obudzić we śnie, jeszcze jest taka szansa. Mała. Co ty pierdolę? Sen w śnie, w śnie. No. Pojebana sytuacja. Ja chciałbym powiedzieć dziewczynom, że dostaliśmy link do bryzy na jajca na Twitchu. O nie. Tak. Tak, Diodaku, dziękujemy pięknie za linka do bryzy na jajca. Zaraz sobie go otworzę i zaraz przeczytam dla naszych słuchaczy. Old Town FM. Bryza na jajca to jest seksowny skurwysyn. Jest dostępna w sprzedaży. Wasz ulubiony produkt pojawi się w limitowanej serii w Naporze Przybyszów. A Jezus, to się otwiera. Swoją drogą bardzo polecam fanpage Old Town FM na Facebooku. Lipton od czasu do czasu wrzuca tam całe audycje nagrywane. Miód na serce osoby, która nie może jechać na Old Town zawsze. A to wszystko dzięki uprzejmości firmy Robercik i Synowie do nabycia w siedzibie Old Town FM, pasażu Platona, wyseksowne skurwysyny. Old Town, piękna rzecz. Aha. No, to taką lotkę jeszcze dostałem. Cóż. Nie wiem. Bardzo popularny prezent ślubny tutaj u nas. Czy my robimy jakieś tournée, sprawdzić, co potrafią, nie wiem. Właściwie, skoro mówicie o jakimś tournée, to już tu u nas byli ludzie, bo wiedzą, że wszyscy się tu zgłosiliście. I ty? Pokazuję na ciebie, Zosia. Ty jesteś lekarzem, nie? To szpital się pytał, czy byś nie podeszła. Ty, pokazuję na Karola, o ciebie pytają gryfy. Okej. Pokazuję na Lucję. A o ciebie pyta Siri z alumni. I okej, Google też się o ciebie pytał. Czekaj. Proxy, na chwilkę. Czekaj. No. Okej, Google to była aplikacja w telefonie. Którą się pytało rzeczy, a jak tak. Można pytać o nas? Nie, okej, Google to taka laseczka, taka niska. Od alumni. No. I Siri z nami przyszła. A alumni gdzie są? A to was ktoś odprowadzi. Krzysiu was porozprowadza, także spoko. A ty, pokazał na ciebie Julita, to ja bym cię zaprowadził do warsztatu, bo tam jest Diodak z Augustusem i oni by tak trochę mieli pytań trochę. Tak, to dobra, to ja zaraz zwołam chłopaków i was podprowadzają. Także wiecie... Ja mogę krzyknąć pancerz i będę miał gryfów? Nie, bo oni się bardzo denerwują, bo oni wyjdą w pancerzach i zaraz będzie straszne zamieszanie.
To dobra. Bardzo możliwe, że z kimś się wczoraj pokłócili, pewnie ktoś będzie chciał wpuścić w pierdol, więc... Okej. Oni bardzo szanują słowo pancerz, to trochę wiesz, tak? Domyśliłem się o co. Spokojnie, przepraszam, że pytałem. Nie, nie szkodzi, wiesz, lepiej żebyś pytał, nie? Dobrze, to tak. To zjedźcie sobie jeszcze. I was porozdzielamy tam do ludzi, nie? Żeby było. A jest jakaś pora, gdzie byśmy mogli się potem spotkać? W sensie, nie wiem, macie godzinę obiadową czy coś? A nie, to jakby jak chcecie wracać do obozu, to po prostu ten szparacz, który z wami pójdzie, to z wami zostanie tam tak na wszelki wypadek. Patrzę na pozostałych, że tak powiem, odmrożonych i mówię: ej, umówmy się, że jak ktoś krzyknie krypta 13, to się szukamy, dobrze? Wszyscy mają jakieś zdanie. Na pewno cię usłyszę, jak będziesz na drugim końcu miasteczka. Usłyszysz mnie, wierz mi. Przepraszam, co mówiłaś, Lucja? Że jakby nam coś się działo, to też miejmy jakieś zwołanie, krzyczmy na siebie krypta 13. Może samo 13 będzie krócej. Prowadźcie do waszego przywódcy, czy jakoś tak. Tylko nie mów wodza, bo cię zaprowadzą do szarańczy. Ani coś tam ostatnio... Tam chyba nie chcemy trafiać. Nie. Szarańcza jest spoko, ale ostatnio się uparli, że oni chcą ojca przywrócić znowu. Idiotak coś tam kminie. Kim jest ojciec? To jest długa historia, a my na nią nie mamy w tej chwili czasu, także... To wieczorem opowiesz? Spróbuję. Ja tak się średnio na nich trochę znam. Ale dobra. Krzesiu, Mori, Augustus. Dobra, was jest to. To chodźcie, odprowadzicie tych ludzi tam. Przyszło dwóch typków. Takich dosyć wysokich i barczystych. I taka niska, drobna dziewczyna z rudymi włosami, która stanęła tak zawzięci i tak patrzy na was. Tak wiecie. No to weźcie ich, odprowadźcie, proszę. Każdy se weźmie jednego. I tak, lekarka idzie do szpitala, typek idzie do gryfów, a pani blond idzie do alumni, bo się Siri pytała o nich. To dobrze, tak. Wzięli was, rozprowadzili was po miasteczku. Każde trafiło do innego miejsca. Julita, ty zostałaś w obozie. I teraz lecąc od góry będę opisywać. Zosiu, ty już byłaś w szpitalu, mniej więcej wiesz, jak to wygląda. Dzisiaj jest dosyć spokojnie, nie ma za bardzo ludzi. Widzisz tylko, że jakiś dwóch typków siedzi i chyba oddaje krew, bo mają jakieś rurki przypięte do żył i słoiki, do których ta krew kapie. Słodko. Ojej! Ja się w duchu zrażam, jakie to jest kurwa niehigieniczne i jak to boli. Boże. Tak, podchodzi do ciebie lekarz, z którym wczoraj rozmawialiście, strzykawa. I tak, o, przyszłaś, ale fajnie, nauczysz nas? Nie wiem, od czego zacząć, ale może, nie wiem, pokażcie, jakie macie zapasy leków. Leki, cokolwiek, leki. Co z tym robicie, jak leczycie, może wy mi najpierw coś powiedzcie? No to jak jest rana, to wyjmujemy kulę. Jak jest bardzo źle, to tniemy. Czasem jakieś lekkie małe operacje robimy. No tak to co głównie zszyjemy, wyciągamy kulę. No. A narzędzia jakieś do tego? A, tu mamy. I zaprowadzę cię tak trochę w kąt. Widzisz taki przekrój różnych rozmiarów noży, jakieś szczypce. Nie do końca lekarskie, trochę wyglądają jak kombinerki małe. Jakby, no, co było i co według nich się nadaje, to jest. A jakieś właśnie, nie wiem, zapasy leków, cokolwiek, coś macie? No, jakieś tam mamy, ale już nam się trochę powoli kończą, bo to, no to tam też od was skrypty trochę wzięliśmy. Aha, czyli stamtąd skinęły, dobra, czy wzięliście. No, a nie macie tu ludzi, znaczy chyba macie tych
chemików, jakby nie jesteście, nie wiem, dogadani z nimi, żeby oni leki produkowali? A nie, no to oni robią te steampaki i super steampaki i narkotyki, to wiecie, to spoko, ale jakby takich konwencjonalnych to nie mamy za bardzo. Dobra, czy ja bym była w stanie jako postać ewentualnie rozejrzeć się, jakie mają zapasy, bo sądzę, że tam coś tak. jest, jakieś podstawowe rzeczy i po prostu, nie wiem, próbować poprosić, żeby, nie wiem, zwołał całą tą gromadę tych ludzi, którzy tam są i próbować im pokazać, jak się robi jakiś, nie wiem, przeciwbólowy, cokolwiek, jakieś proste rzeczy. Leki róż... Leki to tak ciężko, to musiałabyś mieć jakąś farmację albo chemię. Mam farmację. No to... Spoko, tam możesz im nawet opisać, jakie są zioła, które mogą działać antyseptycznie albo przeciwbólowo, jeśli je się rozgryzie. I możesz też im poopowiadać na przykład, jak nie wiem, lepiej, wiesz, jak na przykład składać rękę złamaną. Tak, właśnie takie, wiesz, chciałam rzeczy... zadeklarować, że jak wspomnę też o tym, że strzywają albo że wyciągają kule, to im tak jakoś bardzo, bardzo patologicznie, bez używania trudnych słów, a broń Boże, bez używania łaciny. Chyba tam jak na przykład, wiesz, takie podstawowe rzeczy, nie wiem, jak zabandażować, jakąś pierwszą pomoc. Takie no, tłumaczy, to wszystko, wszystkie takie na przykład, jakim szwem lepiej szyć, żeby rana się lepiej rosła, nie na zasadzie, kurwa, na okrętkę czy coś. I jak już widzę, że już tutaj taki dymek z uszu leci, to jakieś tam przerwy, nie? Żeby się oni nie czuli tak, jak my na poprzedniej sesji. Że... Oni troszkę się tak czują, ale są bardzo twardzi i bardzo chętni do przysłuchiwania się do wiedzy. Facet, który z tobą poszedł, to był ci przedstawiony jako Augustus. On stoi tak w drzwiach, tak słucha jednym uchem mniej więcej, co ty tam opowiadasz, co się dzieje. Jeszcze ewentualnie bym ich podpytała, co oni mogli wiedzieć o tych osobach, które tu się osiedliły i założyły miasteczko. I ogólnie, czy oni mają jakiekolwiek informacje, jakby będę pytać o te medyczne, żeby za bardzo nie wybiegać, ale informacje, które może im przekazali ci ludzie. Przepraszam. Jak rozmawiasz z nimi, no to dowiadujesz się, że jedna z pielęgniarek jest faktycznie potomkinią osób, które wyszły z Volta. Ona mówi, że pamięta, że faktycznie tam czasem chodziła z babką swoją. Jakby mi powiedziała imię, nazwisko, to skojarzy? Kto to był? Możesz skojarzyć, że to był jedna z pracownic Volta. No, to żeby tam... zaimponić, to mówię, że znałam. Tak, o, znała babcię, bo znała pani parwa babuncie. Ojej. Ojej, to pewnie babunci byłoby miło, że pani pamięta jeszcze o niej na pewno, bo ona bardzo miło wspomina te czasy sprzed wojny, no. No, zdecydowanie tak. No, to dowiadujesz się, że tak, oni wyszli z tego Volta, że czasem wracali tam po jakieś rzeczy, bo nie wszystko udało im się wynieść. Wiedzieli, co się działo, no ale że właściwie faktycznie pewnego dnia wpadli rajdersi, za nimi wpadł Deathclaw, który rozwalił już totalnie wejście do Volta i od tamtej pory trochę przestali tam chodzić, bo trochę się boją. Okay. Możesz sobie wpisać rozwój medycyny i farmacji bez rzutów, skoro im tak ładnie tłumaczysz. Już mogę sobie rozwinąć to. Dobrze. Okej, okay. Julita. Twoja kolej, jeśli Zosia nie ma pytań. Nie. Jeśli coś ci przyjdzie, to możesz, wiesz. Dobra. Julita, ty zostałaś w obozie szperackim i Proxy zaprowadził cię do warsztatu. Widzisz, że no, faktycznie jest to taki porządny warsztat. Jest duży, jest sprzęt, jest jakiś komputer, który trochę dziwnie wygląda, ale działa. Widzisz, że siedzi tam dwóch mężczyzn. Jeden jest bardzo wysoki. Obaj noszą furażerki z emblematami frakcji. Jeden ma też, ten pierwszy, ten wysoki ma okulary. Ewidentnie bez jednej szybki, ale chyba mu to bardzo nie przeszkadza.
Drugi za to... Boże, kogo ja ci tam powiedziałam, że to on będzie? Boże, próbuję... Tego, co Graszka zaprowadził. Tego, Augustus, no wiedziałam, kurde. Dobra, kogo ja to mogę wziąć? No szybko. Cyk, 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 cyk. Przepraszam, muszę sobie przypomnieć, kto jest ze mną w frakcji. Okej, okay, mam. Drugi, który z tobą siedzi... Krzesio miał siedzieć, dziękuję. Ale Krzesio poszedł. Więc... ktoś na czacie napisał Diodak i Krzesio. Diodak napisał, że Diodak i Krzesio. Okej. Okay. Ale Krzesio poszedł z tobą. Więc pojebałam. Drugi mężczyzna, który siedzi z tym pierwszym, jest równie wysoki jak on, ale nie jest szczupły, jest taki trochę bardziej misiowaty. Ma taką brodę dosyć krótko przyciętą, również furażerkę. Troszkę wygląda na bardziej opalonego i coś majstrują przy jakimś mechanizmie. Kiedy podeszliście z Proxem, to... Proxy tylko... Panowie, bo tu ten... Odwrócili się obaj i tak, o, pani inżynier, zajebiście, ten wyższy tak do ciebie podszedł, ten szczuplejszy. Ty, ja tak jestem? Cześć, miło mi. A tamten to jest Sosin i my tu jesteśmy od warsztatu. No, proszę się czuć jak u siebie oczywiście, jakieś pytania, coś, bo my tu teraz nad takim mechanizmem pracujemy, bo znaleźliśmy. I coś, to może być coś ciekawego, takiego fajnego, ale jeszcze to nie do końca wiemy, do czego właściwie on jest. Jak podał mi rękę, to ona też ją tak ściska, ale wyraźnie widać, że jak cała grupa się rozeszła, to Julita straciła te resztki Arminiuszu i pewności siebie, które miała. I ona tak stoi i się na nich patrzy i tak zerka w te strony tego mechanizmu, o której Diodak jej mówi, i ale tak patrzy, tak stoi. No to co chcielibyście wiedzieć, to mogę jej się przyjrzeć. A tak właściwie to wszystko. Znaczy ja wiem, że to dużo, ale no jakby twoja wiedza to jest właściwie taka trochę bezcenna, bo ty pamiętasz te rzeczy przed wojną i w ogóle, a w ogóle to mamy dostęp do Igora. I w ogóle Igor wie wszystko, więc właściwie możemy porównać wiedzę Igora z twoją. O kurde. No dobrze, no jakby zaoferowałam pomoc, więc... Jak zerkasz na ten blat roboczy, przy którym siedzi ten drugi mężczyzna, który został ci przedstawiony jako Sosin, widzisz, że faktycznie to jest jakiś mechanizm. To wygląda na jakiś prosty silniczek elektryczny. Taki nieduży, powiedzmy, on jest gdzieś takich rozmiarów. Równie dobrze mógł być ze starego odkurzacza wyciągnięty. Ten, jak powiedział ci, że Igor, to wskazał na komputer, który stoi w kącie. To tu się bardziej zainteresowałam. Mogłabym obejrzeć? Tak wskazuje na ten... No, tak, proszę sobie usiąść. Igor wie wszystko o miasteczku, na przykład. Siadasz przed tym komputerem, masz taki ekran z tą dupką certę, masz klawiaturę taką starą, wielką, brudną, jak nieszczęście, brakuje jakichś przycisków niektórych, jest coś jakieś, wiesz, jakaś taka bardzo duża amatorszczyzna, żeby je zastąpić czymś, ewidentnie z innych klawiatur również, nie pasują do siebie momentami w ogóle. Proszę, wyświetla ci się terminal. Czarny ekran z możliwością wpisywania komend. To z tego, co pamiętam z jakichś zajęć z uczelni jakichś informatycznych, to staram się wpisać z jakiegoś języka, który pamiętam. Staram się w ogóle sprawdzić, jak to działa. Czy oni tam wpisują jakieś normalne rzeczy, czy właśnie jakiegoś kodu używają, staram się rozeznać. Na kod nie reaguje za bardzo tak, w jakiś sposób, który byś się spodziewała.
ale kiedy zaczynasz wpisywać normalnie, to on ci odpowiada. On ci odpowiada w miarę pełnymi zdaniami. Nie skomplikowanymi, ale pełnymi zdaniami. On napisał ci: witaj, jestem Igor. To ja mu piszę: cześć, jestem Julita. No, on tam zadaje ci pytania, właściwie, że słyszał o tobie, że wie, że jesteś skrypty, że bardzo cieszy się, że wiedza przedwojenna nie zaginęła i ma nadzieję, że będziecie mogli współpracować. To ja też piszę, że tam się cieszę. Wyraźnie jakby lepiej idzie Julicie pisanie i utrzymywanie kontaktu z maszyną niż z ludźmi. I tam pytam go, czy ma jakieś pytania takie na zasadzie, nie żeby poprosił mnie o to, żebym mu opowiedziała nagle, wiesz, całą wiedzę, tylko tak na zasadzie, a co będzie, jak połączy się to z tym, nie? Takie jakieś wyrywkowe, czego potrzebują w tym momencie. No to tam rozmawiasz z nim właśnie na temat możliwości udoskonalenia oprogramowania dronek. Pyta się o jakieś tam rzeczy w swoim skrypcie, bo jest sztuczną inteligencją, ale ciągle się uczy. Więc możesz sobie wpisać rozwinięcie korzystania z komputerów. Możesz sobie zaznaczyć, że są do rozwinięcia. Dobrze. I jak tam skończę z tym komputerem, to chcę jeszcze się poprzyglądać tym silniczkom i rzeczom, i jak tam panowie mają jakieś pytania, to też im podpowiadać nieśmiało. Oni tam mają zasugerować zmiany czy coś. Oni tam w tym warsztacie mają mokry sen złomiarza. Tam jest wszystko. Tam są jakieś blaszki, tam są jakieś, jest jakaś elektronika, tam są jakieś niedziałające mechanizmy, niemechanizmy, silniczki, motorki. Wszystko. Dawno nie widziałaś takiego miszmaszu rzeczy. Ostatni raz chyba za dzieciaka w warsztacie swojego ojca. Albo jak próbowałaś sama sobie coś ogarniać na studiach w swoim warsztacie. Ale no, kosmos. Tu jest zarazem wszystko i nic. Więc im tam powoli tłumaczysz, że to jest to, że to można w ten sposób, a to wykorzystywano kiedyś do tego. Oni siedzą i patrzą się w ciebie jak obrazek, z lekko, jak dzieci, którym opowiadasz rzeczy, wiesz, tak, o, tak, to naprawdę, wow, ciekawe. No. Coś jeszcze? Ewentualnie tam, jak mam coś swojego, nie wiem, jakiś scyzoryk, czy te narzędzia, co wtedy znalazłam, to też wyciągam, żeby to poporównać. Zdecydowanie, niektórych nie kojarzą, ale bardzo próbują wykorzystać je do jakiegoś użytku. No też im tam tłumaczę, do czego to mam. Dobrze. Fantastycznie. Czy coś jeszcze? Potem ewentualnie też chciałabym z powrotem do Igora usiąść i się popytywać o historię tutaj miasta i tej naszej krypty, co wiedzą. No to Igor ci odpowiada, że miasteczko zostało założone przez właśnie mieszkańców, że on powstał jako sztuczna inteligencja, która ma trzymać pieczę nad miasteczkiem, gdyż on się nie kieruje emocjami w przeciwieństwie do ludzi i on przekłada dobro miasteczka ponad wszystko inne. Opowiada ci troszkę o Wolcie, ale raczej rzeczy, które ty wiesz. Mhm. No, to taka bardzo mocno common knowledge była w krypcie. Coś jeszcze? Tak, chciałam go spytać, czy nasze nazwiska były wcześniej gdzieś w jego pamięci, zanim my się pojawiliśmy. Tak, były. Byliście jako właśnie osoby, które mają ogromną wiedzę i trzeba jakby... jakby mieszkańcy nie wiedzieli, gdzie jesteście do końca, nie wiedzieli, jak się do was dostać, ale wiedzieli, że trzeba wypatrywać waszego powrotu jakby. To jeszcze go pytam, czy jakiegoś jeszcze innego powrotu, czy innej rzeczy mają wyczekiwać? Nie. Nic takiego nie ma. Okej. To z mojej strony wszystko na razie.
Dobrze, to dziękuję. Karol. Ciebie, Krzesio. Taki dosyć młody chłopak z brodą. Lekko nerwowy. Zaprowadził do gryfów. Zaprowadził cię do gryfów, zaprowadził cię do dziada. Ponieważ gryfy poprosiły o twoją obecność, żebyś ich nauczył bardziej efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi. Czyli jak łatwiej złapać kogoś za mordę i robić, żeby słuchał twoich rzeczy. Co ty mówisz? Mm-hmm. Czyli jakieś dyscypliny, jakieś musztry, może jakiś taktyk wojskowych? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że uczę, pokazuję im musztrę, pokazuję im, jak czyścić dokładnie broń. Dobrze. Pokazuję im jakby jakieś znaki taktyczne, mm-hmm. wiesz, stój, idź mm-hmm. i tak dalej. Mm-hmm. Pokazuję im, jak się poruszać w czwórkach taktycznie. Okej. Okay. Jak się osłaniać i tak dalej. No całą taktykę taką, mm-hmm. wiesz. I z racji, iż bardziej rozumiem, że działają w te... Pytam się, w jakim terenie działają? No, odpowiadają ci, że to głównie taki teren raczej jak tutaj, czyli bardziej otwarty. Niż czy ja mogę mieć książki na temat taktyki, bo są takie książki wydawane i są podzielone na teren miejski i na strefę zieloną. Rzuć sobie na szczęście, czy dobra. Spakowałeś sobie podręcznik do czegoś takiego. Dobra, ale muszę znaleźć. Szczęście. Masz po 14. No to pięknie, masz! To po prostu też wyciągam stamtąd taktyki, jeśli ktoś umie czytać, to każe mu czytać to. Dziadu umie. No to dziadowi daję tą książkę, żeby sobie przeczytał. Mm-hmm. Bo on mądry, to wie. No. No i ogólnie takim pomagam, no właśnie z musztrą pokazuję, mm-hmm. jak robić, jak czyścić broń, tak jak wspominałem. No więcej nie zrobię, nie? Mm-hmm. No i się dopytuję mniej więcej jeszcze o dawnych mieszkańców tej krypty i tak dalej, nie? Mm-hmm. No to co do czym jest Deathclaw, który nam zaatakował tę kryptę? Dobrze. Co do mieszkańców, to oni nie za bardzo wiedzą, bo oni tak nie są do końca stąd. Oni tu przychodzą na pory przybyszów i wiedzą, że jest kilka osób tutaj, którzy są potomkami mm-hmm. pierwszych mieszkańców i założycieli miasteczka, czyli mieszkańców krypty numer 13. I na pewno jednym z nich jest pielęgniarka w szpitalu. Co do Deathclawa, to opowiadają ci, że to jest taki wielki skurwol. Taki, który ma kilka metrów wzrostu. Rogaty łeb. Chodzi na dwóch tylnych nogach najczęściej. Czasem jak biega, to opiera się też na przednich i ma olbrzymie pazury. Ale to olbrzymie. I ogólnie, jak go zobaczysz, to uciekasz w przeciwnym kierunku. Bo żeby zabić takie bydle, to jest potrzebny autentycznie spory oddział ludzi dobrze uzbrojonych. Jeszcze się chciałbym spytać dziada, jak u nich z amunicją to wygląda? A, gdzie radzą sobie bez problemu. Mają ludzi, którzy potrafią ją wytwarzać. A, no i pewnie, ale... Więc oni na brak amunicji nie narzekają. Mhm. Też chciałbym przejrzeć, co mają, jakie uzbrojenie i tak dalej. No, wiesz, no, co jako wojskowy mogę zrobić? Mają cały przekrój broni. Okay. Po prostu co pamiętasz i co używałeś, to tam jest krótka, długa, biała, jakaś obuchowa jest broń i jest masa pancerza i to niektóre są faktycznie jakieś kamizelki kewlarowe, ale są też rzeczy, które wyglądają jak na pierśniki płytowe. Okay. Wyglądają jak łuskowa zbroja autentycznie. Niektóre są ewidentnie rzeczami zrobionymi przez specjalistów, a niektóre to jest totalna prowizorka na zasadzie jak może to będę miał na sobie, to może mnie trochę obroni przed czymś. Okej. Okay. Czy coś chciałbym jeszcze zrobić? Nie, raczej nie. No. Mhm. To możesz sobie... Chciałbym pomóc dziadowi wyznaczyć też jakichś dowódców grup, jak już mhm. ich podzieli i tak dalej. Nie? Jakieś takie testy sprawnościowe im porobić, które się najlepiej nadaje. Jasne, jasne. Możesz sobie rozwinąć w takim bądź razie zastraszanie. Jajku. Byłeś drill sergeant, darłeś na nich ryj jak nie wiadomo co. Tak, że moja ślepa babcia by zrobiła to lepiej. Dokładnie, wszystko. A jeszcze chciałbym też ten survivalem w postapo, bo do tego byłem głównie też szkolony, okay. podzielić się. Mhm.
No tam, nie wiem, jakąś jak czerpać wodę lepiej, jak, nie wiem, siać roślin czy coś. Jasne. Mhm. No. Dobrze. To chyba tyle. Tak, ode mnie tak. Dobrze. Łucja. Ciebie odprowadziła ta niska dziewczyna dosyć daleko od obozu, na drugą stronę ronda. I zaprowadziła cię do takiego dużego, białego namiotu, w którym siedzi kilka osób. Ewidentnie wszyscy siedzą i czytają książki. Wszyscy, jak jeden mąż, po prostu przy książkach. Kiedy podeszłyście, dziewczyna zawołała: ej, Google, bo przyszła ta, no, mądra. Łucja. Łucja przyszła. Mówcie mi Łucja. To ja tu zostanę i na nią poczekam, więc jak coś, to wiecie. Kobieta, do której powiedziała, że Google, wstała, widzisz, że to jest taka pani po 30, po 40 dobiegająca. Dosyć niska, krępa, w takich długich, jasnych szatach. Nie chcę powiedzieć, że białych, bo one nie są białe, ale jasne. Aha. Podeszła do ciebie i tak: ojejku, pani ma wiedzę. Jestem OK Google, bardzo miło mi poznać. Witam, Lucja Mazurek. Jeszcze była druga osoba, która mnie tutaj zawołała. Siri? Tak, Siri. Siri siedzi tam, czyta książkę tak jakby, no bo... My staramy Spokojnie. Się gromadzić wiedzę i w ogóle, i to, że pani tu jest, to jest dar od nie wiem od kogo, ale to jest niesamowite w tym momencie, to jest wiedza nie z książek, bo te książki nie zawsze są dla nas zrozumiałe. Widzisz, że w ręce trzyma ewolucję Darwina. A co dokładnie macie? Może zobaczę. Czego byście się chcieli dowiedzieć? Ja się trochę na biologii znam, na pewno dam się bardzo na chemii, trochę na farmacji. Ojejku, wszystko. My tu mamy taki nasz mały ogródek i widzisz, że faktycznie jest takie duże poletko skopane i jakieś nieduże roślinki rosną. Możesz się rzucić na biologię, jak chcesz. Tak, bardzo bym chciała. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co tam jest. O dwa sobie szczęściem obniżę i wejdzie. Dobrze. Więc widzisz, że jest tam zasadzony krzaczek truskawek, szczypiorek, krzew bukszpanu i chyba brzoza, która rośnie. Taka nieduża. No, tak, to jest drzewo. Jak ono będzie ładne i duże, to jest szansa na upuszczenie z niego soku z brzozy, który jest bardzo słodki i podobno ma właściwości lecznicze. Też była kiedyś taka ludowa mądrość, że jeśli ktoś ma bóle głowy, to jak podejdzie do brzozy, ją obejmie i przychyli czoło, to ból odchodzi. A to tak, że tak powiem, bardziej z mądrości ludowej. A to są warzywa i owoce, ale trochę tego mało. Nie znajdowaliście nigdzie jakichś sklepów z nasionami? Może po prostu nie wiecie, jak to wysiewać, to ja bym wam powiedziała, co i jak. Z chęcią przyjmiemy każdą wiedzę, bo to jest... My to spiszemy, mamy skrybów, więc oni będą w stanie to spisać, żeby to jakby zostało po nas, bo jakby człowiek ma jedno życie, a to może być tak. na przyszłość, może także... I wszystko, jak autentycznie wszystko, co pani wie, my z chęcią wysłuchamy i spiszemy. Bo to jest bezcenna wiedza. Na pewno będę chciała przejrzeć te ich książki. Jeżeli zobaczę jakąś beletrystykę w stylu mojego księcia, to odłożę, powiem, że to jest dla przyjemności. Z tego nie ma prawdziwej wiedzy. Węże nie jedzą słoni. No. Chyba, że bardzo duże węże, bardzo małe słonie. I zrobię im tam jakiś tam porządek, rozejrzę się, co mają. No, cóż jeszcze mogę ciekawego? Opowiadam wszystko, co mogę, jeżeli chodzi o biologię, o chemię. Rozumiem, że robią sobie jakąś broń, więc to jest im niepotrzebne, ale może kwestia właśnie jeszcze trochę jakichś środków, leków, środków czyszczących na przykład. Wydaje mi się, że można bardzo łatwo zrobić
proszek, czy tam do coś innego do mycia na sucho. Dlaczego by nie próbować tego typu rzeczy? Możesz sobie rozwinąć gadaninę. Ale nie, automatycznie. Zaznaczam i potem będziecie mogli ją rozwinąć. To, co wam mówiłam, macie ode mnie za to darmowy rozwój. Takim jestem dobrym misiem gry. Najlepszym patrzę, najlepszym. Mam nadzieję, że gadaninę powiadasz. Tak. Dokładnie tak. Okej. Okay. Rzuciłam sobie i jak mam 0,5 gadaniny, to rzuciłam 0,9, więc haha. A, dodaj notatki, proszę bardzo. A, gadaninka. Pięknie, ładnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Możecie już wszyscy wrócić na kamerki. Jej! Żyjemy! Nikt nas nie odciągnął od reszty i nie zabił jeszcze. Gdzie reszta? Halo, halo. Idę. Rozeszła się po frakcja. Ewidentnie. Karol. Karola upili bimbrem. Tak. Karol musztruje. Się zmęczył po musztruje. Tak. Czy Groszu, nie śpiesz się, bo jeszcze niechcący sobie przytniesz to nieco rozporkiem. Na spokojnie. Ja was przepraszam bardzo, ale miałem takie lagi, że u mnie było wszędzie connection, interakcja. Aha, okej. Okay. Teraz się będzie lagu chwalił, no ładnie, ładnie. Dobrze. Nawet Graszce na Facebooku napisałem, że mam lagi, bo się szybko na LTE przełączyło. Dobrze. Spędzacie dzień wśród tych ludzi, których uczycie. Oni chłoną prawie każde wasze słowo. Niczym prawdę objawioną, nie zadają żadnych pytań. Ostatni raz was tak słuchano. Nie, tak was nigdy nie słuchano. O. Nigdy aż tak po prostu nikt nie kwestionował waszych. Przepraszam, żadnych umiejętności. Boże, czemu ja piję gazowane napoje podczas sesji? Uczcie się dzieci. Bo cukroni. A napoje gazowane mają cukier. Dokładnie. Julita, ty jesteś już peraczy. W pewnym momencie Diodek z Sinem zostawiliście samą w warsztacie, ty sobie tam dłubiesz, jest fajnie. Od czasu do czasu porozmawiasz chwilę z Igorem, jak masz jakieś pytanie. I w tym całym spokoju podchodzi do ciebie w pewnym momencie Radzu z tym mężczyzną, do którego wołał Jos. Podchodzi do ciebie, widzisz, że jest taki trochę zaniepokojony. Podchodzi do ciebie i mówi: Julita, wiesz co? Robi się trochę niebezpiecznie w miasteczku. Twój znajomy jeszcze nie wrócił, ale już nadaliśmy informację, żeby tam ich odprowadzili. Ale ty musisz pójść z nami, wiesz co? Bo no jest troszkę nieciekawie. Ja nie wiem, czy przypadkiem się tam Czeska trochę nie buntuje. Zaprowadzimy cię do podziemnych stoczni, dobra? Tam będziesz bezpieczna. Obiecuję ci, że reszta ludzi przyjdzie z tobą. A co się dzieje konkretnie? Odkładam w międzyczasie rzeczy, które trzymam na miejsce. No tak szczerze mówiąc, to zakon zaczął się napierdalać z azylem na Czeskiej i boję się, że to może przejść na bardzo duże zamieszki w mieście, bo... Czym jest azyl? Co? Czym jest azyl? To tak na szybko mówiąc, to mutanci, ale mają własną rafinerię, więc jakby wszyscy ich szanują. A, no dobrze, no to jak mówisz, że mam iść, to pójdę. Dobrze, to chodź, ale dobra, to pójdziemy bokiem. I złapał cię za nadgarstek, cię prowadzi. Jos idzie za tobą. Nie wyszliście z obozu, idziecie bardzo bokiem. Widzisz, że faktycznie podchodzicie do czegoś, co jest takim mini jakby schronem i ma drzwi wpuszczone w ziemię i schodki w dół. Radzu podchodzi do tych drzwi, otwiera je, ty stoisz za nim i czujesz tępe uderzenie w tył głowy i tracisz przytomność. So obvious. Reszta z was chciałam tylko zaznaczyć, że Aina przed chwilą mówiła: o, jakim jestem dobrym mistrzem gry, daję rozwoju. To była moja hekta przed.
wracając. Ale to było tak obvious porwanie, Aiden. Ej, nie mogę być ciągle zajebista. Wracając. W tym czasie wróciliście do obozu szparaczy, w którym widzicie, że jest bardzo duże poruszenie. Ogólnie zostaliście wyciągnięci przez swoich opiekunów, jakby, którzy nie chcieli wam powiedzieć właściwie, czemu musicie nagle wracać. Ale jest bardzo duże poruszenie w obozie. Widzicie, że ludzie są poubierani w pancerze. Widzicie, że bardzo się, no nie miotają, ale biegają po obozie właściwie z jednego miejsca na drugie. Patrzę na swoich. Doliczasz się jednej osoby za mało. Tak. Łapię któregoś tam, czy widzę Proxy albo Radzu. Tak. Bo ich kojarzę. Kręcą się. To łapię któregoś. Przepraszam, co się dzieje? Co to za poruszenie? Gdzie jest Julita? No to jest właśnie dobre pytanie, na które staramy się odpowiedzieć. Także wytrzymajcie się razem. Nie. Zosia, Karol, Julita gdzieś w ciało. Okej. Jakie wcięło? Gdzie wcięło? No właśnie próbuję się dowiedzieć, co tutaj u was była, tak? Z tego namiotu nie wychodziła? No, siedziała w warsztacie, ale w pewnym momencie została sama, bo chłopcy poszli chyba po obiad jeść czy coś. Ale ona sama by raczej nigdzie nie wyszła. No. Który ze mną rozmawia? Łapię go za nadgarstek. Jest taka technika poznawania, czy ktoś kłamie, czy nie. Powiedz mi, proszę, co się z nią stało? No, nie wiemy, w tym jest problem. Jakby trochę nam wyparowała z obozu. Jak wyparowała? Ludzie! Koleś, ilu was tu jest? No, puszczam jego rękę. Ja się chciałabym w takim razie, jak oni se gadają, to do tego warsztatu pójść, jak go znajdę i może tam znajdę coś. Ja tak, wiesz, oko na Zosię, oko na Łucję. Człowiek kameleon. Tu jedno, to drugie. Raczej mówię, wydaliście się super ludźmi, zaufaliśmy wam, podzieliliśmy się wiedzą i w momencie, kiedy mówicie nam wszyscy, że wszystko jest w porządku i możemy się czuć bezpieczni, ginie osoba, która była wspomniana jako ta, która się ma dostać w ręce Cyfronów, ona znika. No naprawdę. Powiem wam, że nie o taki świat robiłam rzeczy i się dawałam zamrażać. Nie o taki świat spałam 43 lata. Tak. Nie chciałam powiedzieć, nic nie robiłam, bo to... nic nie robiłam 43 lata. Tak. Widzisz, że mężczyzna jest tak zdenerwowany. No, szukamy jej, tak? Całe miasteczko już jej szuka. I w tej chwili przy jego pasku jest radio, które... I słyszycie ten sam podobny głos, który był na komunikacie? Dzień wcześniej w miasteczku. No. To panią inżynier mamy, ale po resztę nie będziemy się sami fatygować, więc jak będziecie takimi miłymi ciuciuczkami i nam ich przyprowadzicie, to obiecujemy, że was nie odstrzelimy, jak przyjdziecie do dziury. Tym razem. Julita. Ty budzisz się z okropnym bólem głowy. Ale to okropnym. Leżysz na podłodze ze związanymi rękami za plecami i widzisz kilka par nóg. Jak czuję, że odzyskałam przytomność, to nie chcę otworzyć oczu od razu, tylko najpierw wyczuć wszystko innymi zmysłami. Okej. Leżysz na zimnej, twardej podłodze. Jest trochę nieprzyjemnie, czujesz piasek i jakieś nieduże kamyczki pod skórą. Znaczy pod skórą. Na skórze, dziękuję. Słyszysz rozmowy ludzi. Takie nieco przytłumione, jakby... Albo jakbyś miała coś na głowie, albo jakby oddzielał cię od nich jakiś materiał ogólnie. I poza tym słyszysz gdzieś dalej jakąś muzykę, jakieś krzyki jeszcze troszeczkę dalej.
Ewidentnie nie brzmi to na miasteczko. To otwieram oczy tak powoli. Mhm. Widzisz trzy pary nóg na poziomie swoich oczu. Ciężkie, wojskowe, czarne buty i ciemne, czarne spodnie. Spoko, dalej udaję nieprzytomną. Okej. Okay. Słyszysz jakieś tam rozmowy, że... Ej, on chyba ją trochę za mocno piznął, bo trochę się nie budzi. A myślisz, że trzeba powiadamiać ósemkę? Nie, co? Ty zaraz się obudzi, jak nie to. Widziałem jakiegoś szamana. To dycha, przecież kurwa sprawdzaliśmy. Stój, nie pierdol, trzeba ją pilnować. Moi drodzy, co wy robicie? Pozostali w miasteczku. No ja patrzę w warsztacie. Patrzę na to radio, patrzę na typa, patrzę na radio. Co to kurwa było? No, to jakby ci to powiedzieć. To był... Dobra, koleś, chodź ze mną. Biorę go do warsztatu. Łapiesz go za wsiarz i go prowadzisz do warsztatu? Nie, po prostu chodź ze mną. Nie będziemy gadać przy wszystkim. No dobrze. Myślę, że warsztat jest pusty. No. No tak, wchodzimy do warsztatu, patrzę, że jest Zosia. Albo mi powiesz wszystko, kurwa, co wiesz, albo zrobię ci takie Guantanamo, że cię, kurwa, matka rodzona nie pozna. Najpierw rzut na zastraszanie. No mi Julitka. Jakby mnie porwali, to by nie było problemu. Weszło równo. Pięknie. 45 na 45. Skrzywił się bardzo mocno. Co to jest, kurwa, Guantanamo? Trochę tak. Ale na zasadzie, stary, ja nie wiem. Oni musieli złapać naszą częstotliwość. To nie tylko na moje radio poszło, poszedł ten komunikat. Stawiam, że na każdej stacji szperackiej to poszło. Ja wchodzę też do tego nieszczęsnego warsztatu i mówię, nie, po prostu macie kogoś, kto ich informuje i kto pomógł w tym wszystkim, bo jeżeli to jest tak zamknięta społeczność i nie, była tylko w tym nie pomógł. Jest tylko jeden mały, kurwa, problem. Jaki problem? To są nasze, kurwa, jebane klony. Co? No kurwa, klony, bo widziałem. Takiego drobnego szczególiku zapomnieliście nam powiedzieć w momencie, gdy pytaliśmy, kim są cyfroni. A skąd mamy wiedzieć, że ty nie jesteś cyfronem teraz? No musicie mi zaufać. No trochę, kurwa, ciężko. Poczekaj, ale oni się czymś od was, kurwa, różnią, nie wiem, nie krwawią, tylko są robotami, chuj wie co. Nie no, są klonami, krwawią, są istotami ludzkimi, tylko sklonowani. Różnią się, na przykład twój klon różni się czymś od ciebie. Przecież równie pytanie dobrze te klony mogły być wśród was, jak odbijaliście nas od tych typów na motorę. A nie, sprawdzamy zawsze bez przesady. Kurwa, nie wiem, może... No właśnie tak, sprawdzacie. Nie no, po każdym powrocie do miasteczka sprawdzamy. Macie jakieś hasło i odzew, którym się posługujecie? Taki również, nieoczywisty? Również. To nie poinformowaliście nas? Czy wy jesteście do końca zidiociali? Ale... Ja rozumiem, nie ma słowa pisanego. Rozumiem, nie ma wiedzy, nie ma słowa pisanego, ale nie można być bandą kretynów. Ludzie, potrafiliście się zorganizować sobie alkohol, schronienie, spotykać się co jakiś czas, a nie mówicie o takich rzeczach? Ją mogą zabić, nas mogą zabić. Przetrwanie gatunku, Nie no, nie zabiją, jest zbyt cenna. Was też nie zabiją, jesteście zbyt cenni. Chodzi o to, że nie chwalimy się tym, że to są nasze złe klony, bo to trochę by nam, wiecie, trochę to nas by stawiało w złym świetle, nie uważacie? A plus jest taki, że oni zawsze chowają mordy. Więc nie chwalimy się tym. Liczyliśmy na to, że może jednak nie będą się wpierdalać na miasteczka. Twoja matka musiała się puścić z jakimś, kurwa, głupim zwierzęciem. Coś ty powiedział, kurwa, o mojej matce? To, co słyszałeś, po pierwsze daj mi mówić. Jebany debilu, jak ktoś, kurwa, nam grozi całemu miasteczku, kurwa, jest tu czwórka ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą, to możesz im, kurwa, powiedzieć, że to są wasze klony? Że to jest, kurwa, nie wiem,
co innego, tak? I pomóc nam przed tym się bronić, a nie kurwa, porwali nam znajomą, ha! No bo wiecie, to są nasze klony, no. Kurwa, no jego jebana mać. Nie możemy takich rzeczy mówić, nie ufamy wam na tyle, żeby wam to powiedzieć. To jest dosyć, wiecie, poufna informacja. Nie. No, przepraszam was, naprawdę, nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale coś wymyślimy, no nie zabiją jej, bo jest dla nich zbyt cenna. Zamknijcie miasto, w tym momencie. Niech nikt nie wyjdzie, nie wychodzi. Macie tu jakieś tajne wyjścia? No, mamy stocznię. Co? No, mamy podziemną stocznię. Super. Dobrze, w takim wypadku zamknijcie całe miasto, żeby nikt nie wychodził, ani nikt nie wchodził i w grupce, gdzie będą ludzie patrzący do sobie na ręce, sprawdźmy całe miasto i zacznijmy od tej stoczni. A teraz powiedz, jakie hasło macie, jeśli chodzi o to, że ktoś nie jest klonem? Nie no, teraz musimy je zmienić, więc jakby starego i tak nie ma sensu wam mówić. Bo... Przepraszam, tak jeszcze zapytam dla pewności, bo nie rozumiem tego świata i niektórych nieodpowiedzialnych ludzi. Czy pozostali mieszkający tutaj w tym Old Townie teraz podczas tego spotkania wiedzą o tym, że cyfroni są do was aż tak podobni? Nie wszyscy, mniejszości. To wiecie co? Ale wiecie, że oni wtedy mogą powiedzieć informacje tym ludziom, tak. Bo nie wiedzą, że to nie jesteście wy, tylko cyfroni? O, że cyfroni rzadko wykorzystują fakt, że wyglądają jak my. No, jakby wykorzystali... Osoby? No tak. Trzy osoby, widzisz? No tak. To prawda? Znaczy, no okej, dobra, wiecie, wyszedł przypał, ale ogarniemy ten temat, tak? Na spokojnie. Julita, jak ty tam się czujesz? Ja dalej udaję, że jestem nieprzytomna, czekam aż co oni zrobią. Nie jestem chętna, żeby przekazywać jej informacje, więc przeciągam tę chwilę jak najdłużej. Okej, dobrze. Wracając do was. Dobrze. W takim wypadku idź po kogoś, kto jeszcze wie o tym, jak wygląda sytuacja. Powiedz, co się stało. Sprawdź, czy nie jest cyfronem. Nie, to chyba rozumiem, że to was szperaczy są klonami, tak? Nie, że tak. Ludzi wszystkich. Chyba tak, nie wiem. No, tylko my właściwie mamy technologię. Dobra, do klonowania. Dobra, jesteście super rozwinięci, nie? No. Macie tu kurwa kamery? Monitoring? No. Ludzie już sprawdzają. Nie ufam im, chcę to zobaczyć. No, dobrze. Dobrze. Zapraszam za mną. No to idziemy. Idziecie wszyscy, czy idzie tylko Karol, który jest bardzo wkurwiony? Nie, idzie tak Karolem. Na wszelki wypadek, jakby trzeba było mu na pięć skoczyć. Żeby nikogo nie potrącił na przykład. Dobrze. Nie ma pasu. Idziecie przez obóz, już jest trochę bardziej spokojnie. Widzicie, że jest trochę mniej tych cyfronów. Kurwa, szperaczy. Ciągle cyfroni. Jeden pies w tym momencie. O! Nie ufamy póki co im i tak. Tak. Zapracowaliście sobie na to szperacze teraz. Sniff. Ale rozumiem. Idziecie do... Dołączę do szarańcz. A ja do Raidersu. Idziecie do takiego budyneczku, że tak powiem, w którym też jest komputer. I widzicie, że faktycznie jeden jakiś facet tam siedzi i przygląda ten monitoring z kamer. I tak patrzycie, niewiele się dzieje. I w pewnym momencie widzicie, że faktycznie dwóch mężczyzn prowadzi Julitę. I że ewidentnie jest to Jos i jest to Radzu. Ale nie są... Przy nas stoi? Widzieliście, że oni się kręcą po tym, ale zauważacie też, że żaden z nich nie ma swoich typowych ciuchów na sobie. W sensie nie ma kurtki na przykład z emblematem, mają po prostu normalne ciuchy. Wychodzę na zewnątrz. Mhm. Patrzcie, czy jest Radzu. Mhm. Jakie ma ciuchy? Wołaj tym... Te typowe ma tą swoją kurtkę.
Podchodzę do niego, wołam go, idziemy na monitoring. On już to widział. O. W którą stronę oni szli? Wiecie dokładnie gdzie? No, poszli w stronę stoczni, ale potem Julita oberwała w głowę i straciliśmy ich z kamer. A byliście już w tej stoczni? No, byliśmy, jest zamknięta. Nie sprawdzaliśmy, przejrzeliśmy całą, nic tam nie ma. Jak to zamknięta? Jeżeli jest zamknięta, to rozumiem, że nie wchodziliście do środka. Nie, jest zamknięta na takiej zasadzie, że zamek nie był wyłamany, otworzyliśmy ją, przejrzeliśmy i wróciliśmy. I zamknęliśmy ją z powrotem. Czekaj, bo mnie ścięło mnie. Ale... Zamknięta w sensie była zamknięta, nie było wyłamanego zamka, otworzyliśmy, sprawdziliśmy, wyszliśmy, zamknęliśmy. Dobrze, zaprowadź nas tam. No, tak. Okej, okay. Dobrze. A niech sprawdza w międzyczasie, czy nie wychodzili z w Old Townu, z miasteczka. Pozamykajcie bramę, nie wypuszczajcie nikogo. Prowadź nas tam. Zaprowadził was, tak jak opisywałam Julicie, taki mały bunkierek z drzwiami wpuszczonymi w ziemię, schodki. Przykręcił wielki klucz, otworzył drzwi. Trochę stopni w dół będzie i będzie ciemno. I trochę może ciągnąć. Idziesz pierwszy. Biorę swoją latarkę. Mhm. Schodzicie na dół. Stop. A nie, dobrze, on był ubrany w kurtkę. Okej. Tak. Dobrze. Schodzicie na dół. I jak słyszeliście, podziemna stocznia, no to macie podziemną stocznię. Macie faktycznie kanały. Trzy. Macie zwodowane... trzy statki. Takie wyglądające trochę na takie barki bardzo duże, bardziej niż typowe takie, wiecie, statyczki z jakimś domkiem. Jest to strasznie duży hangar, który kończy się ciemnym wylotem i faktycznie ciągnie od wody i jest wilgotno. Sprawdzaliście to wszystko? Nie wchodziliśmy nawet. Ale może wpłynęli czymś? Może i jest taka szansa, ale nie zostawili... No, nie ma śladów na rzece. A słyszał pan kiedyś o Ribbentrop? To ślad ryby na wodzie, nieważne. Przebiec, że tak powiem, wzdłuż tych kanałów, nie wiem, zobaczyć, czy nie leżą na przykład ruszone gdzieś sznury, jakichś śladów, cokolwiek, cokolwiek. Rozglądam się po prostu. Nie jest, wszystko jest, wygląda okej. Okay. Nie ma nigdzie zgubionego kolczyka. Nie ma odcisku buta, nie ma karteczki Tomy Cyfroni, szukajcie nas w dziurze. Julita nie rzuciła liścia z Dothlorien od piątego. Nie, wskazującego kierunek nie. Nie. Zrezygnowana, tak jak ja teraz tutaj wracam. Może jeszcze na górze sprawdzimy, bo czy oni na pewno tutaj weszli? Na tej kamerze widać, że oni na pewno weszli do tej stoczni? Nie, no nie widać, żeby wchodzili. Tak jak mówiłem, jest nieuszkodzony zamek. To sprawdźmy może na górze, zanim się tu schodzi. Może na górze są jakieś ślady. Chcecie iść na górę z powrotem? Tak. Dobrze. Wychodzicie. Widzicie, że w obozie szperaczy jest już dużo więcej osób. Są nie tylko szperacze, są też przedstawiciele innych frakcji. Bardzo żywo rozmawiają ze szperaczami. I kiedy wyszliście z tej podziemnej stoczni i doszliście trochę bliżej jakby budynków, widzicie sędzinę miejską, która wcześniej jakby przewodziła Radzie Miejskiej i patrzy tak na was. Tak. No słyszeliśmy, co się stało. No i jako Rada Miejska podjęliśmy decyzję, że no, wychodzimy do dziury. No, skoro zabrali panią inżynier, no to nie możemy pozwolić, żeby ją trzymali. To przynajmniej tyle.
Bardzo się cieszę. Jestem dumna, że jednak są ludzie, którzy potrafią podejmować decyzje, a nie tylko zatajać informacje. Julita, ty dalej udajesz, że śpisz. Owszem. Ale w pewnym momencie czujesz, że ktoś podszedł bliżej ciebie. Słyszałaś te kroki na posadzce. I słyszysz taki przytłumiony chyba za hełmu głos. No, pani inżynier, nie śpimy, nie śpimy. Tutaj wiedzą trzeba się podzielić. Nie ma takiego spanka. Chop, chop. I ja wam dziękuję za sesję. Nie, jeszcze z godzinkę.